Witajcie w podcaście Orbcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o lewicy w Warszawie. O 100 obietnicach Donalda Tuska, które miał zrobić w ciągu 100 dni, a minęło już więcej niż 10 dni, bo minęło około 60 dni i wciąż nie są one zrealizowane. Tak, dokładnie tak. Do tego porozmawiamy o relacji Andrzej Duda, Donald Tusk, prawda? Opowiemy wam może coś o gali, na której byliśmy, prawda? I jak to się żyje, na najwyższych... Jak to jest być celebrytą. Jak to jest być celebrytą, dokładnie o tym rozmawiam. Jak to jest być celebrytą? Tak, ale to jest fajny temat w ogóle, bo wiesz, ludzie chyba trochę nie zdają sobie sprawy... A potem jeszcze o tonie innych rzeczy, o których porozmawiamy, więc jakby... Nie, ale... Zapraszamy na Patronite, zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Mogę już skończyć? Bo wydaje mi się, że to jest ważne. Mhm. Bo dużo ludzi chyba nie wie, jak dużym ciężarem jest to, że jesteś celebrytą. I sława. Jak dużym jarzmem. Jest to, które. To, że jesteś na jarzmem? Salonach. Jarzmem. Jarzmo. Ciągle. Ja rozwiązuję krzyżówki, więc okay, jarzmo. Rozumiem. No takie. Wiem. Kowadło. Ale... Kowadłem, które nosisz na plecach. Okej. Okay. Znaczy to też. Właśnie dlatego ja porównuję bardzo bycie celebrytą do bycia kowalem. Bo on też nosi kowadło. Tylko nie na plecach. Tylko ma w swoim warsztacie kowadło. Czy kowale jeszcze istnieje? Tak, no chyba, że musi je przenieść. I wtedy co, niesiesz kowadło, przeważnie masz takie nuszadło dla kowadła. Nuszadło to jest oczywiste, kowadła. Bo się rymuje, więc to, musi istnieć. To też jest jakby z krzyżówki. Jak się nazywa nuszadło dla kowadła? No. Nuszadło dla kowadła. Plecak? No, także... Torba? To trochę zmieniło moje życie, nie ukrywam. Ten ostatni weekend w stolicy tego państwa. Jak było w stolicy? Nawet nie był weekend. Prawda. To prawda. I tak, to podobało ci się, nie podobało? To moje osobiste odczucia? No spoko to było, nie? Fajnie. Nie mało dramatu. No co? Marcin Prokop jest mega wysoki. To prawda. Nie wiedziałem. Ja nigdy nie byłem na meczu koszykówki. Ale tak sobie wyobrażasz. Też są wysocy ludzie. Co nie? Tak. To prawda. Było to bardzo tak, szczególnie jak dunkował na Szymona Hołowni. Tak, żarty, które nie były na antenie. To było taka rzecz. Tak. No, a poza tym co? No, takie, nigdy nie byłem w takim miejscu, nie wiem jak ty. Ja bywam regularnie. Bywasz, dwa, trzy razy w tygodniu. No właśnie, bo to jest to, że jednak ja jestem trochę jeszcze, dopiero wchodzę w ten świat. Tak, sławy, tak. Mody. Chcesz opowiedzieć o swoim dresscode'zie? Znaczy, w sensie, dresscode'zie. O dresscode'zie, który olałeś. Tak. Nie mogę oczywiście. W sensie fit check, oczywiście. Ta bluza, 15 tysięcy złotych. Miałem na sobie wtedy też. Te spodnie, 18 tysięcy złotych. Mega dziwi, że są droższe od bluzy. Najnowsza kolekcja. Też miałem na sobie chyba? Tak, chyba tak. Zegarek, miałeś ten zegarek? Tak, miałem 18 zegarek. Milionów złotych. Milionów, tak. To jest zegarek Giorgio Armani. To jest, tak, absolutnie tak. Bo to jest pasek od niego Giorgio Armaniego właśnie. Bo tak. Sam zegarek jest tani, tylko ten pasek właśnie Giorgio Armaniego jest mega drogi. No. Dokładnie tak. Buty. O, buty mieć rewelacyjne. Powiem ci szczerze, że jak tak się ubierałem, patrzyłem na ciebie, myślałem, kurde, chciałbym mieć te buty. Tak. Ale nie mam. Bo to ja miałem na sobie... Bo widzicie, trochę teraz naprawdę, na chwilę, teraz przekam, nie mówię żartem. Bo dress code teoretycznie taki, że trzeba było, no zaproponować, żebyś miał na sobie coś nowego. No i jakby, nawet nie jest to, że jakby ja tutaj się sprzeciwiam, czy coś, byś po prostu nie chciało, więc przyszedłem tak, jak zawsze jestem ubrany. Ale Jurek stwierdził, że on się jakby, wiecie, ja to szanuję, on jakby się pokaże, on zrobi to tak, jak się należy, nie? No i jakby, wiecie, jego żona znalazła mu koszulkę, taką neonową, żeby było, no, którą założę pod marynarkę, no i jest tam neonowy akcent. Nie, fajnie. I tak pokazuje mi tą koszulkę, tak patrzę, myślę... A wiesz, co jest za logo z przodu? Na co Jurek odpowiada? No, że nie wiem. Tak, Jurek prawie poszedł to w koszulce Vixapolu. Więc... Ale zareagowałem. Ale wybrnął. Zareagowałem szybko, po prostu cały wieczór nosiłem koszulkę tył do przodu. No, także... No, także ten, nie wiem, co jak pytacie... Gwiazdy na salonie. Jak pytacie, jak tam, to odpowiadamy dobrze. No, nie wygraliśmy, to jest najważniejsze. Ale dziękuję wszystkim, że głosowaliście na nas. Tak. To było, znaczy, po prostu było za mało. Szczerze mówiąc, zawsze jestem... Znaczy, jeśli głosowaliście, to okej. Okay. Jeśli nie głosowaliście, to shame on you. Znaczy, szczerze mówiąc, znaczy, ja zakładam, robimy... że wszyscy, którzy tu jesteście, głosowali, bo jeżeli jesteście tutaj, słuchacie tego i nie głosowaliście na nas, to nie wiem, czego tu szukacie, tak szczerze? W sensie, tak. Czuję taką odrazę wręcz. Tak. To jest troszeczkę takie uczucie... Jakbyś jadł coś... Jakie rzeczy sobie nie lubisz jeść? Dużo rzeczy. Zupa szczawiowa na przykład. Znaczy, nie wiem, czy ktokolwiek jadł zupa szczawiową. Ja raz w przedszkolu wyglądał jak Shrek.
O, więc myślałem, ej, super. Warstwy? Tak, miał warstwy niedobrości po prostu, zaraz głębiej. Jadłem kiedyś taką zupę i mi mega nie smakowała. I czułem, i teraz jak o niej myślę, czuję do niej od razu. I to jest to, co czuję do was. Jesteście zupą szczawiową dla mnie. Jesteście po prostu złymi ludźmi. Tak, mega słabo. Jesteście po prostu złymi ludźmi. Więc zmieńcie swoje podejście do świata, okej? Okay? Bo naprawdę to znaczy, jest... Znaczy ja nie wiem, jeśli chcesz im dać drugą szansę, to okej, okay. Ja nie jestem przekonany. Nie jesteś? A, no, no właśnie... So, chyba tam teraz paywallujemy te odcinki. Zrobimy, że na wejściu będziemy musieli... Będziemy zagłosować na kolejną galę, na jaką wiek. Tak, po prostu. Jakby weźmiemy udział we wszystkich galach, jakie są dostępne. Po prostu tam, gdzie możesz się zgłosić. Są dostępne na przykład, nie wiem, gala Laur Konsumenta 2024. I... Faktycznie, tak. Ej, to jest, a właśnie, chwila, bo tam jest taka nagroda, ale to jest gala, myślisz? To znaczy, faktycznie jest jakaś gala, na którą przychodzi... Nie wiem, pan Pomidor i pan Pomidor jakby odbiera Laur Konsumenta? Surówka najpierw. Bo wiesz, bo jest dużo tych takich nagród, które są tymi nagrodami takimi skamowymi, nie? W sensie, wiesz, o co mi chodzi? Tak, że płacisz jakby za to, jakby, że jest nielimitowana ilość nagród, które mogą rozdać na przykład z tej samej kategorii, po prostu możesz zapłacić za to, żeby tak, to tak, był... Tak. Znaczy, zapłacić. W sensie. Uiszczasz po prostu opłatę, a potem jury decyduje, że wszystkie akurat produkty, które zostały zgłoszone do tej kategorii, opłata była tak duża, to zostaje złoty laur. Znaczy, nie wiem, czy tak jest laurem konsumenta, ale znaczy, nie wiem tego, ale wiesz, że są takie nagrody na pewno. Wiem, że masz... Dużo takich losowych nagród na piwach różnych. Tak, to też tak. To też. Więc weźmiemy udział we wszystkich. Jeżeli będzie trzeba, ja zrobię piwo. Nawet. Po to, żebyśmy mogli się gdzieś zgłosić. Też Fairtrade nie jest taką właśnie nagrodą, że... Fairtrade, no. Boże? Żart. Nie, właśnie, bo nie wiem, teraz... Czekaj, Fairtrade... Nie pamiętam, czy Fairtrade jest skamowe, nie pamiętam tego. Tak na pewno było... takie są, na pewno dla takie są, tylko nie wiem, czy Fairtrade akurat nią jest. Te znaczki też da się kupić. No to wiem, ale właśnie Fairtrade mi się kojarzy. No wiem, że branża czekolady mocno ma te swoje takie jakieś no to... bardzo takie, wiesz, wytyczne, które są takie ale okej, okay, no wiadomo. No. Także wracając do tego, że jest nam przykro, że tak, jesteście takimi ludźmi, no to jak... Wasza wina. Jak się w ogóle czułeś, Bartek, na widowni, stojąc za Darią Zawiałów? Wstyd, myślę, że przegraliśmy się. Wstyd, hańba, frajerstwo, ale jesteśmy za Darą Zawiałów. W ogóle nas rozdzielili na widowni. Tak. To było intrygujące. Prawda, całkiem. Siedzieliśmy, byłem jeszcze właśnie z żoną, byliśmy w trójkę i każdy z nas siedział w innym miejscu. To prawda. No. Jak się siedziało za artystami? No... Tak, wiesz, no w sensie tak jakbyś, trochę jak w autobusie. To prawda. Że jakby po prostu, że ktoś przed tobą go sobie, o, kojarzę. To jest na przykład w takim PKS-ie, który jedzie na kolonie artystyczne. I tam są artyści w tym PKS-ie. Tak, tak. Nie byłem nigdy na takiej kolonii, ale brzmi fajnie, w sensie będzie kolonia artystyczna z artystami. Więc jakby nie wiem, dlaczego ci paparazzi w ogóle tak, wiesz, że się spinają, że chodzą tam za tymi wszystkimi sławami i tak dalej. Wystarczy się zapisać ten samobus. To prawda, prawda. Strasznie bez sensu, moim zdaniem. Też nie rozumiem. Czy jest nam źle i boli nas to, że przegraliśmy? Absolutnie. W ogóle nie. A, no. Jesteśmy ponad tym. Absolutnie. To, to nie jest tak, że płakałem przez 3 dni. Było nam przykro przez chwilę? Ani przez moment. Bo my i tak wiemy, że jesteśmy najlepsi. Tak. Mówię, nie płakaliśmy przez 3 dni potem. Czy widziałeś kiedyś wyższego twórcę internetowego od ciebie? Marcin Prokop nie ma kanału na YouTubie. Więc wydaje mi się, że jesteś drugim najwyższym człowiekiem po nim. Więc uważam, że jesteś... Drugim jakby... najwyższym... A ty nie jesteś trochę wyższy? Zależy, jakie masz buty. Zależy, tak. Ostatnio odkryliśmy, że Bartek ma mega wysokie jedne buty. A ja nawet nie wiedziałem o tym, że mam. Ale jesteś, stanął koło mnie i miałem takie, wow, stary, jesteś wysoki. I on powiedział, to moje buty. I faktycznie ma tak lekko wtedy z 3 metry. To jest taki buty klauna. Ale wreszcie dobiłem do Jurka, bo oczywiście... No, tak, bo Jurek ma po prostu ciało klauna. No, w każdym razie. Więc moje buty na platformie i ja, jak się okazało. Nie, bo żarty, że tak, naprawdę, ja się zorientowałem, że, ja mam, że te buty są wysokie, bo jakby, no wiesz, no po prostu miałem takie okej, że chodziłem w nich i stanę obok ciebie. Ja wiem, że ty jesteś za mnie tak, wiesz, tak ciutko jesteś na mnie wyższy. Takie 7-8 cm mniej więcej, nie? Co? No. Jurek. Czy wydawało ci się, że jesteś wyższy? Nie. Czy ty masz w ogóle 1,80 m? Czy się możesz nazwać mężczyzną? O nie, ty, proszę cię bardzo, ja się nie będę bawił takiej gry. Nie, teraz to pójdzie w internet i ludzie będą myśleć, że o nie, aha, zabolało, no trudno. No trudno, no ja mam 1,65 m, Jurek 65, Jurek 75, jakoś ten, no cóż, to prawda, trzeba sobie radzić. No, także tyle o Gali chyba, bo nie wiem, czy jest. Tak. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie, chyba wyczerpaliśmy temat, no, wiecie, wszystkie jakościowe informacje. Było dużo darmowego jedzenia i darmowego alkoholu.
Mhm. Jeszcze leży. No. Okazuje się, że takie rzeczy istnieją. W Poznaniu pewnie musielibyśmy za to płacić. Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Nie. Ale jest darmowe jedzenie i picie na jakiejś gali, okej. No. Tak. To zdradziliśmy wam cały insight. Wydaje tak, się, że to wszystko się... Tak. Fajnie, jakoś wartość dodana w tym podcaście. Tak, zdecydowanie. To może przejdźmy do rzeczy, na których się znamy? Chociaż trochę bardziej, nie? Troszeczkę tak ociupinkę, nie? Czyli... W sensie tak jakby, żeby mieć poczucie, że wiemy, o czym mówimy, bo... Widzicie, bo tam byliśmy i ja dalej trochę nie wiem, jak to działa. Okej, fajne. No, coś tam się... A nie, przepraszam, dobra, powiem jedną rzecz, która jest, uważam, całkiem zabawna. I ją się chyba z kimś podzieliłem nawet. To jest całkiem zabawny koncept, że jak jesteś w takim miejscu, to oczywiście są ludzie, których jakby tak patrzysz, takie znasz, wiesz, kim są, nie? No to jest oczywiste. Ale dużo więcej jest ludzi. Jak to chyba Jurek nawet w trakcie pięknie do mnie powiedział, że kurczę, tu jest masa ludzi, których jakby kojarzę. W sensie, że tak idziesz, wiesz, takie, że jakby skądś wiesz, kim są ci ludzie, ale nie absolutnie nie wiesz, kim są ci ludzie. Tylko masz takie, że kiedyś może gdzieś widziałem go w tym, jakby... Boże? I to jest całkiem zabawny koncept. Ile znośni, my to mówimy całkowicie z takiej perspektywy, że pewnie my byliśmy tymi ludźmi, w sensie dla jakby ten, albo w ogóle nikt nie wiedział, nie miał pojęcia, kim jesteśmy, ale na pewno nie więcej, nie? Że jakby, więc my absolutnie, co najwyżej zaliczamy się do tych ludzi, do których ludzie patrzą, mają takie, skądś kojarzę, ale jest to całkiem po prostu zabawne, jak masz tak dużo ludzi w jednym miejscu i tak idziesz, masz takie, no skądś kojarzę, coś ten, Pakłowicz. Dokładnie. Na niego wszyscy czekali. Tak, highlight gali. Także nigdy nie byłem tak blisko Roberta Makowicza, a Lewica nigdy nie była tak blisko do wejścia do drugiej tury w wyborach w Warszawie. O! Cóż za segway. Ależ segway. Proszę państwa. Dobrze. Wchodzimy na prawdziwe tematy. Wchodzimy Jurek, na... zaczynaj. O nie, Jezus, rzucił. Ja właśnie myślałem, że wiecie, ja zrobię segway i ja nie będę musiał wymyślać kontentu. Ja po prostu się dokleję do tego, co Bartek powie i przeanalizuję. Dobrze, Magdalena Biejat startuje w Warszawie jako prezydent... Startuje jako kandydatka na prezydentkę Warszawy. Ogłoszono to w zeszłym tygodniu w środę albo czwartek? Nie są w dniu tygodnia w każdym razie. To był jakiś dzień. To był dzień. To był dzień w tygodniu. Dzień na świecie. To był dzień w tygodniu tym, który właśnie mija, tak. No i co? No i to jest informacja, która jest mało szokująca. Raczej o tym się mówiło, że tak będzie, że to ona będzie startować. I przybrała bardzo ciekawy styl prowadzenia swojej kampanii, bo wyszła bardzo mocno na kontrze do Platformy Obywatelskiej, do w ogóle no jakoś tak trochę... Tuska, Trzaskowskiego i tak dalej, bo czy to, prawda, jakoś tam krytykuje ich poczynania, czy to mówi o 11 miliardach, które mają zostać oddane w Warszawie. No i co? No i no w dużym skrócie Magdalena Biejat, no widać, że się stara i że chce tam coś zrobić. Nie jest to szokujące, biorąc pod uwagę, że prawda Lewica została przez Koalicję Obywatelską troszeczkę taka... Smyrnięta po czole maczetą w kontekście tego, że myśleli, że wystartują razem, nie wystartowali, jak się okazało. No i teraz chyba w ramach trochę rewanżu i tego, że coś muszą zrobić, no co wydaje się być dosyć naturalnym posunięciem, o którym wszyscy myśleli. Lewica stwierdziła, że no to chyba nie ma co walczyć o całą Polskę, tylko trzeba się skupić na jednym miejscu, zrobić tam dobry wynik, żeby pokazać jakąś siłę. No więc... Pewnie będzie to Warszawa, to tego też się raczej wszyscy domyślali, bo to jednak jest najgłośniejsze miejsce, w którym jak zajmiesz dobry wynik, to trochę ci może faktycznie odbić to, że w innych miejscach sobie gorzej poradziłeś. No i będzie składować w Biejat. Też nie oszukujmy, że to jest Warszawa, no jeśli gdzieś kandydat Lewicy ma mieć jakieś szanse na lepszy wynik, to raczej będzie to Warszawa. No i co, no i Magdalena Biejat wyszła w tym kontekście, będzie teraz tam walczyć o jak najlepszy wynik. Prawdopodobnie cała partia, w szczególności Razem, będą grali tam na nią z całej siły, jak tylko bardzo mogą. No i co? No i no, z tego co widać, to będzie kampania mocno wymierzona w to, żeby odróżniać się od Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i mocno ich wręcz atakować, więc jest to ciekawe. Jest to, w ogóle to jest troszeczkę ten vibe, który jest w wyborach prezydenckich, czyli że szykuje się być może bardzo drastyczna zmiana w Polsce pod tym względem, że może jest jakaś szansa, że w drugiej turze, bo coraz więcej takich sondaży wychodzi, znajdzie się w wyborach prezydenckich. Znaczy, to wiadomo, robienie sondaży rok przed, ale do czego zmierzam, że jest w drugiej turze i Hołownia, i Trzaskowski. Tak. I być może... I na ten moment to się wydaje, gdyby wybory były za 2 miesiące, mówilibyśmy, patrząc na to, jak wygląda to obecnie, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Tak. To głównie wynika z tego, że po prostu PiS nie ma swojego kandydata. Takiego, który jest oczywisty. Tak. No i oczywiście nie może stać się Tobiasz Boheński, ale to zaraz o tym ten. A no i właśnie wydaje mi się, że w Warszawie możemy też, jest to dużo mniej prawdopodobne, bo może Trzaskowski wygra po prostu w pierwszej turze, jak w ostatnich wyborach,
ale jeżeli miałbym strzelać na takie jakimś dużym powiedzmy dużej niespodziance w tych wyborach, to być może jeżeli Biejat zrobi dobrą kampanię, to kto wie, czy Biejat z Trzaskowskim się nie zderzą w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie. Co byłoby bardzo ciekawe. Znaczy, gdyby to się stało, to byłoby bardzo ciekawe, aczkolwiek ja mam pewne wątpliwości, na ile to jest prawdopodobne, ale... Znaczy, mam takie wrażenie, że PiS może troszeczkę odpuszczać wybory samorządowe, w tym sensie, że po pierwsze nie ma pieniędzy, po drugie nie ma strategii, po trzecie nie ma chęci do życia w tym momencie, a po czwarte ma losowego typa z Łodzi, który tam kandyduje, który wydaje mi się, że będzie chciał się jak najlepiej pokazać po to, żeby ewentualnie wystawić go na kandydata na prezydenta Polski potem, nie? W sensie, wiesz co, czekaj, ja bym o Bocheńskim bardzo chętnie jeszcze za chwilę porozmawiał, naprawdę bardzo chętnie, ale jakby wracając na chwilę może jeszcze do Biejat, mimo wszystko. Bo ja się zorientowałem, że mam bardzo ciekawe przemyślenia na temat lewicy w ogóle jako partii obecnie. Nawet nie tylko partii, tylko właśnie w ogóle jako partii i wyborców lewicy. Mam wrażenie, że lewica i wyborcy lewicy obecnie to są zupełnie różne jakieś takie środowiska, które są sobie już niczym nie powiązane. Co przez to rozumiem? Od teraz dowiedziałem się niedawno, że w ogóle wśród wyborców wszystkich partii poparcie dla CPK wśród wyborców lewicy jest najniższe. Wynosi jakieś tam 22%. I to jest mega dziwne, bo jak się obserwuje jakąś działalność polityków lewicy, to raczej bardzo mocny nacisk na to, że CPK super, nie? Czy no, to Żukowska, która o tym bardzo, wiesz, tam gdzieś próbuje o tym mówić. Matysiak, która założyła tak dla CPK ten w ogóle cały ponadpartyjny projekt. Tak, więc jakby podpisywanie się na tej liście i tak dalej. Jakby zmierzam do tego, że jest bardzo mocny głos tak CPK. Z tego, co się dowiedziałem z podcastu Rzeczpospolitej, tak to przyjęli, tak powiedzieli, wśród wyborców lewicy tam jest chyba 27% poparcia dla CPK. No i mam takie, kurczę, no to jest jakby bardzo duży rozjazd, nie? W sensie, no jakby działalność partii versus to, co mówią wyborcy partii, no to jest jakiś dramatyczny rozjazd, nie? No spoko. Potem pomyślisz sobie o tym, że no, Trzaskowski jest najbardziej popularnym politykiem wśród polityków lewicy, nie? No spoko. Co więcej, też te inwestycyjne rzeczy w ogóle, o których mówimy, to też FIA Rzeczpospolita, powiedzmy, bo to jest ciekawa obserwacja, tylko oni mówili w trochę innym kontekście, no oni mówili, że w ogóle CPK też jest projektem, który się wymyka trochę polaryzacji klasycznej, a bardziej wchodzi na polaryzację taką generacyjną, i że jakby młodzi są pro-CPK, starsi są anty-CPK, co do zasady, oczywiście to jakby są duże wyjątki, no bo wyborcy PiS są bardzo pro-CPK, często są starsi, ale co do zasady, nie? To gdzieś to jak można narysować linię. Te wyborcy lewicy są z kolei młodsi w sumie, często, nie? W wielu aspektach. Więc jakby strasznie mi się zaczyna rozjeżdżać gdzieś wyborcy lewicy i kandydaci lewicy jako partia. To oczywiście jest po części problem tego, że tam jest i Razem, i Nowa Lewica, które są dosyć różnymi partiami, jak się na tym stanowić. To jest trochę połączenie, jak połączenie, może mniej hardkorowe, ale mimo wszystko to jest jak połączenie trochę narodowców i wolnościowców, łamane na liberałów, powiedzmy od tego, nie? No tak, w Konfederacji. I po prostu zaczyna mi się trochę wymykać w ogóle. Zaczyna mi się po prostu trochę wymykać, pod kogo lewica startuje teraz. Jak to Biejat, bo jakby to jest Warszawa, nie? Więc jakby no ciężko mi sobie wyobrazić bardziej przychylne miejsce do startowania dla lewicy niż Warszawa. Jestem się trochę, do kogo ona będzie próbowała teraz dotrzeć. No bo z jednej strony, wiesz, to jest jakaś wizja, żeby próbować podbierać wyborców Trzaskowskiemu, tylko że akurat wyborcy lewicy lubią Trzaskowskiego, nie? Co, ona będzie jakoś podbijać pod wyborców trzeciej drogi? W sensie, wiesz, zastanawiam się nad tym, po prostu trochę nie jestem przekonany do końca, w którą stronę ona chce z tym pójść. Znaczy, bo mi się wydaje, że taka jak najmocniejsza razemizacja, powiedzmy, lewicy, czyli to, że na przedzie zaczyna być coraz bardziej Matysiak, zaczyna być bardziej Zandberg, zaczyna być bardziej Biejat, to jest taka jedna droga do jakiegokolwiek uratowania tożsamościowego lewicy. I to wynika z tego, że jeżeli cały rząd jest zaczyna się robić dość mocno liberalny, w sensie okazuje się, że dużo bardziej niż w sumie już myślałem na początku, patrząc na wszystkie na podejście właśnie CPK, na podejście do wydawania pieniędzy, na podejście do, nie wiem, wszystkiego, choćby to, że z tymi mieszkaniami jest problem, no to jeżeli oni będą w stanie chociaż trochę... Jak spodziewałeś się, że będzie bardziej jednak, że ten skręt PO w lewą stronę spowoduje trochę bardziej ten? Znaczy właśnie, wydaje mi się, że PO nie skręciło w lewą stronę aż tak, jak się spodziewałem, że skręci. No właśnie, to zmierzam, tego zmierzam. Tak, bo tam to ciężko jest, wydaje mi się, że dla większości tych ludzi, szczególnie, że to są w PO w tym momencie tymi, powiedzmy, sprawczymi osobami, decyzyjnymi osobami wciąż są liberałowie. To tam się tak naprawdę nie odmudziło jakoś mega. Nie było aż takiego shiftu, powiedzmy, kadr czy ludzi.
I oni, inna sprawa jest taka, że na, w ten sposób jest pewnie dużo łatwiej współpracować w tej koalicji, no bo i z trzecią drogą i z PSL-em, gdzie są naprawdę bardzo liberalne partie, dużo lightowo, bardziej lightowo jest się dogadać na tych takich ideologicznych, powiedzmy, gospodarczych płaszczyznach, tak to ujmę. No, a jeżeli właśnie lewica pójdzie w stronę Biejat na prezydenta Warszawy, w stronę Matysiak dla CPK, bo ważne jest to, żeby Polska była dobrze skomunikowana i tak dalej, walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, to jeżeli oni faktycznie będą w stanie przekonać ludzi, że my jesteśmy, my walczymy o dobro dla ludzi, nie? No to, to ma jakiś potencjał, na pewno lepszy niż udawanie, że wszystko jest w porządku i to, że nasze projekty są... Jasne, oczywiście, że tak. Co do tego, do jakich oni wyborców uderzają, to tu też się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że po pierwsze, ludzie z Razem są dość charyzmatyczni, jakbyś się nad tym zastanowić, w sensie są dość tacy, przynajmniej... No, że mają wyraziste poglądy. Poglądy i pewnie dużo prościej jest, tak mi się wydaje, dużo prościej jest pójść na kontrze do właśnie Trzaskowskiego czy do Boheńskiego takiej Biejat, niż jakiejś bardziej generycznej kandydatce lewicy, w sensie takiej, wiesz, bardziej właśnie w stylu Nowa Lewica, może bardziej starszego polityka lewicy. A inna sprawa jest taka, że może po prostu w Warszawie, jeżeli następuje jakaś tam zmiana, to oczywiście, że oni nie uciekną od tych swoich, powiedzmy, woke poglądów, w stylu, że skupienie się bardziej na światopoglądzie, no to może kaszkietyzacja lewicy też jest już tak mocno posunięta, że kwestia praw pracowniczych, czy tego typu rzeczy, na przykład wśród młodych, jest dużo ważniejsza niż kiedyś, nie? I może to jest... Nie. W sensie to może być mój personalne skrzywienie a propos myślenia o Warszawie, bo jakby jestem z Poznania, co jakby wiecie, jak to działa, ale gdzieś wydaje mi się, że jednak tożsamościówka w Warszawie to jest podstawa. Znaczy nawet nie tylko w Warszawie, w ogóle w każdym dużym mieście tożsamościówka. Znaczy w każdym państwie tożsamościówka obecnie jest podstawą, bo tak działają wojny kulturowe ze Stanów. Tak, ale wiesz, nawet w tej sytuacji masz Biejat, która już w swoim pierwszym przemówieniu mówi o tym, że przerywanie ciąży jest mega ważne i Tusk zdradził, znaczy nie używa tych słów, ale że trochę zdradził Polaków w tej kwestii, że nic nie jest z tym robione. Ale tylko a Trzaskowski nie może tak wprost o tym mówić. Może. Może i mówi. W sensie właśnie to jest... Jest dużo mniej wiarygodny w tym. No bo w sensie dosłownie jest w partii, która to trochę blokuje i nie jest w stanie tego przepchnąć. A Lewica nie ma sobie... Nie, ale właśnie czy na pewno, no w sensie wiesz, bo Tusk też może wyjść i powiedzieć, tak, my chcemy to zrobić, ale trzecia droga rozblokuje. No tak, tylko że Tusk ma 120 typa w Sejmie, a Lewica 30. No tak, no i co mi powie ci, że no tak, no ale to fajnie, że mam 120, ale nie mam Biejat ci powie, że nie weszło do rządu właśnie dlatego, żeby nie wspierać tego. No i wiesz, to jest... Oczywiście widzę to starcie, o którym mówisz, jasne, to polega polityka, tak, w sensie jasne, ale wiesz co, po prostu mam chyba wrażenie, że Trzaskowski, jakby dla mnie definicją tego wszystkiego jest to, że właśnie Trzaskowski jest najbardziej lubianym politykiem wśród wyborców lewicy, że jakby ewidentnie mi to nie przeszkadza od dawna, w sensie w jakimś stopniu, jakby, wiesz, bo to jest trochę na zasadzie takiej, że wydaje mi się, że jednak Trzaskowski, on nie jest politykiem w Sejmie, więc wiesz, Trzaskowski zawsze może powiedzieć, no tak, ale ja to w ogóle nie mam na to wpływu, bo jestem prezydentem Warszawy i staram się tutaj zapewnić wszystko jak najlepiej i my jako Warszawa dotujemy rzeczy związane z aborcją, no jakby, która jest nielegalna, ale jakby, nie wiem, coś tam, wiesz, jakieś fundacje dostają od nas pieniądze, a jakby, no pani Biejat jest, prawda, w Sejmie, więc to ona tutaj może coś zrobić, no ja jestem tylko prezydentem Warszawy. Jakby wiesz, w sensie, no to też jest taki argument, no więc wydaje mi się, że to jednak przez to, że on jakby tutaj ma tą pozycję, wydaje mi się, że trochę dlatego też taka, wiesz, czysto kulturowe rzeczy nie wejdą, no bo Trzaskowski może się z nich też jakoś tam w miarę wybraniać. Oczywiście zupełnie innej perspektywy, ale dalej może to robić. To wiesz, to jakby trochę nie jest walka lewica versus konfederacja, w sensie, wiesz, to nie jest trochę, że stoisz na dwóch zupełnie różnych płaszczyznach poglądów, też tych społecznych i no po prostu, którą wersję woli wyborca na tego głosuje, tylko to jest coś takiego, że wiesz, no upartego możesz powiedzieć, że w kontekście konkretnie rzeczy, wiesz, społecznych, kulturowych i tak dalej, to nie są tak daleko od siebie kandydaci, nie? Znaczy, czy to prawda, czy nie, to już zupełnie inna kwestia, jakby pytanie, tylko wiesz, to jest jakby tak odbiorem, nie? Jakby możesz to absolutnie, wydaje mi się, możesz tego absolutnie bronić, czy Biejat jest pewnie trochę bardziej wiarygodna, możliwe, ale nie wydaje mi się, że to była tak gigantyczna różnica, żeby tam przeważyło. I na to wszystko właśnie wchodzi Boheński. Teraz tu możemy do niego właśnie przejść. I wydaje mi się, że Boheński jest ciekawą rzeczą w tym wszystkim. W sensie ciekawym wydarzeniem w rzeczywistości w tym wszystkim. I to w oczywisty sposób jest kampania po to, żeby budować się na prezydenta. Tylko ja się zastanawiam, jaki wynik on musiałby zrobić, żeby wszyscy kolektywnie uznali, że to jest dobry wynik.
I że to takie, o, to faktycznie może sugerować, że wystawianie go na prezydenta ma sens. Trzasko nie wygrywa w pierwszej durze, tak mi się wydaje. To jest to. I w tym paradoksalnie może pomóc mocno, jeżeli Byjad zrobi takie ofensywne no, 10 tak, punktów procentowych, tak się mówi, 10%, to być może będzie druga tura i wtedy, jeżeli on się z nim zetrze w drugiej turze, no wiesz, to jest to coś, czego Jaki nie zrobił, czy Jaki się nie dostał do drugiej tury. I jeżeli już sam fakt, że doprowadzisz do tego, że w wyborach w Warszawie, czyli teoretycznie takie twierdzy, tak, lewactwa. Tylko pytanie brzmi, czy jak doprowadzisz do drugiej tury z Trzaskowskim i Trzaskowski wygra 75-25. Nie wiem, że tak się stanie oczywiście, to nie jest jakby mój point, że tak się stanie, tylko w sensie załóżmy na chwilę, żeby się stało. W sensie nie wydaje mi się, że nie jestem przekonany o tym, że sam fakt doprowadzenia do drugiej tury z definicji musi być sukcesem. Bo wiesz, bo jeśli to jest tak, że on doprowadzi do drugiej tury, ale będzie miał 15%, a Biejat miała 14%, to wiesz, to wszyscy będą mieli takie, no nie, po prostu Biejat zabrała Trzaskowskiemu głosy, które no, za żadne skarby nie pójdą na niego, nie? Jakby... No podejrzewam, że... No tak, nie, no podejrzewam. No nie, no stary, no wyobrażasz sobie sytuację, w której ktoś głosuje na albo Trzaskowskiego, albo Biejat w Warszawie, po czym stwierdza, o, mój kandydat się nie dostał, to głosuje na Boheńskiego. No właśnie, pytanie, jak bardzo Boheński będzie w stanie robić kampanię zupełnie inaczej, niż oddzielając się od PiSu maksymalnie, jak może. I to nie chodzi mi o to, że od logo PiSu, tylko od tego, jak PiS funkcjonuje. No bo jaki był przykładem gościa, że po prostu wrzucili jak najbardziej na kontrze, jak najbardziej... Come on, to jest kogoś z suwerennej Polski. No nie, tak, w sensie tak, po prostu tak. Jak no najbardziej... nawet nie jest PiSu, nie? On jest jakby jeszcze dalej. Więc jak najmocniejszego, powiedzmy, na kontrze od Trzaskowskiego kandydata, który miał przyciągnąć ten betonowy elektorat, no bo to, o to chyba chodziło, nie tak zakładam, że o to chodziło. Nawet nie, no szczerze nawet nie pamiętam. Jakby... Nie analizowałem tego wtedy w ten sposób. Wystawiasz jakiego na wyborach prezydenckich w Warszawie do walki z Trzaskowskim? Tak, post factum też tak. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, wydaje mi się, że o tym trochę zapominamy i teraz, jeśli ja dobrze pamiętam, bo nie interesowałem się wtedy Patrykiem, jak masz tak. Mhm. Ale z tego, co pamiętam, to Jaki też był chyba, to był moment, w którym Jaki był trochę bardziej taki... on był raczej, wiesz, tak mi się kojarzy, teraz nie chcę się pomylić, więc jakby nie bierzcie tego jako ten, ale on chyba miał bardziej wizerunek takiego właśnie poważnego, młodego człowieka w garniturze, który, wiesz, to jest taki, że... Nie wiem teraz tego, mógł być trochę ekwiwalentem Boheńskiego na dzisiaj, w sensie, on taki, wiesz... No nie, no to by się... Nie wchodźmy w to, ja jakby pamiętam na ile... Jego postulaty i tak dalej, jego retoryka i wszystko, co mówił, to było dość mocno w SUV polowe wtedy. Tak, w sensie, okay, tak, dobra, na tyle, na ile mi się wydaje, możliwe, że nie, to okay. Po prostu powiedzmy, że jesteśmy pacanami w komentarzach. No ale Boheński to jest już przykład, nie ma takiej drugiej osoby w PiSie za bardzo, na jakby z Boheński przodu. Nie jest w PiSie, nie? No właśnie. No, ale to oczywiście. No chociaż teraz się chyba, bo w sensie... No to jest takie, no mówi cały czas, że nie jest w PiSie, ale no teraz chyba pasuje mu to, że został na piedestał wystawiony, no bo come on, kto by się nie cieszył w takiej sytuacji. Ale w takich pierwszych szeregach PiSu to nie ma takiego drugiego pana Boheńskiego. W sensie on jest dość niepisowym kandydatem. Ja muszę przyznać, że politycznie uważam, że jest jedna osoba, którą byłbym w stanie tam dać. On oczywiście przez swoją pracę trochę musiał to zepsuć, ale myślę, że Fogiel... byłby w stanie być trochę taki, gdyby nie to, że jego pracą jest to, że jak Jarosław Kaczyński coś powie, to on tego musi bronić. A i tak uważam, że nie broni najgorzej. W sensie, że jakby on tak jeszcze próbuje z tego jakoś wyjść twarzą, więc jakby myślę, że on na przykład mógłby mieć ten trochę vibe. Tak, ale mi się wydaje, że Fogiel troszeczkę się jednak przez te lata w PiSie trochę się zradykalizował. W sensie został dużo bardziej PiSowy niż był. Jak na początku się go pamięta, jak się gadał o Gwiezdnych Wojnach w RBF-ie i tak dalej, to jest trochę inny człowiek niż teraz. W sensie tam też spadają takie mocno. Ja się zgadzam, ale... Nie wiadomo, jesteś w PiSie, musisz takie rzeczy robić, ale wciąż wydaje się, że Boheński jest, jeżeli masz osiągnąć to, co... Jeżeli chcesz osiągnąć kandydata, który jest Boheńskim, to Boheński pasuje tam lepiej. Znaczy, jeśli chcesz... Znaczy, wiesz, no wygłosiłeś pewną prawdę, nie? No, jeśli chcesz osiągnąć kandydata takiego jak Boheński, to masz tylko jednego człowieka na to stanowisko, jest to Boheński. Ewentualnie go zły brat bliźniak, ale on jest... Ale on jest z Bydgoszczy i on jakby kibicował klubowi Zawiszy. Z Bydgoszczy. Tak, Zawisz, to przepraszam. No, nie. Jeśli jest... kto, bo jakby dużo ludzi w ogóle pisało tam pod ostatnim filmem, co tam robi logo tego Widzewa? Widzewa. Jakby, że... Ale o co chodzi? Czemu zlepiacie Widzew z tym? I on taki, Jezus Maria, w sensie ludzie, jakby to jest... Jakby... Serio? Czy po tylu latach naszego kontentu ludzie nie zakładają, że nawet jak czegoś nie zapali, że to był jakiś żart? W sensie, że jakby, rozumiem absolutnie, że możesz nie wyłapać żartu. Absolutnie każdy ma prawo. Ale chodzi mi o to, że jak widzisz coś tak randomowego, to będziesz przemyśleć, okej, okay, pewnie to jest jakiś inside joke. W sensie... Jest możliwe, że tu o coś chodzi, a nie, że po prostu w montażu została wklejona flaga Widzewa na minutę bez kontekstu. A nawet gdyby tak było, to prawdopodobnie jest to dla żartu, swoją drogą, w sensie jakby...
Tak. To był mój, w ogóle tego dnia to był mój pik komedii, nie? W sensie nic więcej nie wycisnąłbym z siebie niż wklejone logo. Ale to było śmieszne całkiem, uważam. To było całkiem śmieszne, ale jakby dobra, nieważne, w każdym razie, Bohański. Więc tak, no ja się z tobą zgadzam, na pewno Bohański jest tutaj, jest pewnego, jakby to jest, no z perspektywy PiSu to pewnie jest jedna z lepszych kandydatur. W ogóle znaczy, może oni mają dużo, takich ludzi gdzieś w zapasie, tylko chodzi o to, że w sensie on jest jakby tego typu kandydatura jest dobrą kandydaturą. Właśnie nie? Tylko... jest, bo tak jak miałem pustkę w głowie, jak myślałem o kimkolwiek w PiSie, kto może teraz zrobić cokolwiek, to faktycznie jak on się zaczął pojawiać w tych mediach, zacząłem tak go słuchać w tych wywiadach, on jest intrygujący, w sensie jest coś jakiś powie świeżości w PiSie, to jest jak fajnie się słucha kogoś, kto nie gada teraz znowu o tym, że państwo polskie nie działa, bo z dwóch posłów jest nielegalnie zatrzymywanych i nie może być w Sejmie, bo marszałkowia jest złodziejem posłów. I będą morderstwa polityczne. Będą morderstwa polityczne i o, to jest śmieszny take, może to przegapiliście, że PiS się zastanawiał nad tym, żeby wnieść uchwałę do TK o tym, że jest zamach stanu i żeby zdelegalizować partie, które biorą w nim udział. Jest taka... Chyba tego finalnie nie zrobili, ale jakby to tak tylko trochę pokazuje, na jakim oni są etapie. Ale aczkolwiek jeszcze, żeby zawsze już miałem taki vibe, taki sensie, kurczę, jakby zróbcie, bo jakby jestem już ciekaw, co by się stało. No. Jestem powoli na etapie, wiecie, bo Klub Jagielloński jest to jakieś pismo, ogarnijmy sytuację. Ja mam takie, jak daleko możemy z tym pójść? Jak daleko możemy się z tym jeszcze pójść? Bo jestem ciekaw. W sumie, jak chcesz, możemy też pogadać o deklaracji Klubu Jagiellońskiego. Wiesz co, przyjąłem to możemy powiedzieć, bo zupełnie mi to umknęło. To jest rzecz, która jest teraz jest wałkowana trochę, szczególnie na Twitterze. Okej, to zupełnie mnie to ominęło, to dalej. Klub Jagielloński, bo w sumie o Jagiellońskim chyba jakoś nie mamy specjalnie nic więcej. Tak, to... Ja chciałem powiedzieć, że właśnie on się będzie budował, teraz próbował budować na kampanię prezydencką i wydaje mi się, że to jest trochę ciężkie zadanie w tym momencie, bo czas nie jest sprzyjający i tak dalej. I po prostu zastanawiam się nad tym, czy to nie jest trochę misja samobójcza, w sensie taka kamikaza. Jest dużo czasu do wyborów prezydenckich i gdzie on, jeżeli przegra te wybory w Warszawie, a przegra, nie oszukujmy się, to trochę będzie miał mało miejsca, żeby się pokazywać. Właśnie to jest dokładnie to, o tym dokładnie myślałem. On nie jest w Sejmie. No. Nie? Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, co robi obecnie PiS i może nawet co też jakby będzie robił dalej i też co Koalicja Obywatelska robi i tak dalej, może wbrew pozorom będzie poza Sejmem i nie będzie bezpośrednio powiązany z tymi wszystkimi wojenkami, o których w ogóle zaraz powiem w kontekście Klubu Jagiellońskiego. Może nie jest najgłupsze swoją drogą. Może być z zewnątrz, wiesz, bo... Może być z zewnątrz niezłe, aczkolwiek jak jesteś z zewnątrz, to wolisz być Rafałem Trzaskowskim, który jest z zewnątrz, ale jest prezydentem największego miasta, nie? Gdyż historycznie w ogóle prezydenci Warszawy są ważni. Stosunkowo często zostawali prezydentami, no bo Lech Kaczyński, nie? Chociażby. No nie wiem, kto poza nim, szczerze. Ja też, ale no nie mieliśmy też aż tak wielu prezydentów Polski. To prawda, było ich relatywnie mało. Po 89, jak wiesz, nie było ich aż tak dużo. Czekaj, to ja ci tylko rzucę rzecz, bo ja mam na segwaye pomiędzy różnymi fragmentami. Nawet ci zarzucał, wpadłem na to jakieś 20-30 minut temu, że bo jest dużo skrótów, nie? Takich trzysłowowych, o których używasz ich, ale nie wiesz, co oznaczają. Trzysłowowych czy literowych w sensie? Trzyliterowych. A, literowych. I właśnie... Tak jakby nie wiem, co znaczy ORP, no? Dokładnie. I stwierdziłem, że pomiędzy różnymi tematami będę ci rzucał losowy skrót i będziesz chciał go rozszyfrować, a ja go znam i wtedy ty nie będziesz wiedział. Tak, i zacznę od czegoś mega prostego, o czym zorientowałem się, że nie mam pojęcia, co znaczy jeszcze jakieś 40 minut temu. Czy wiesz, co znaczy PKP? Państwowe koleje... Nie, czekaj. Tam jest będą koleje. Widzisz? Poczekaj, PKP. Masz 10 sekund, albo ten zapadnia się pod twoim tym i spadniesz po prostu. I przegrasz milion. Polskie koleje państwowe? Bardzo dobrze, masz 1-4. To było takie na rozgrzeweczkę, no teraz możesz... O kurczę, teraz się boję, jak to będzie dalej. Ale są polskie tylko, czy są tak, tylko polskie, spokojnie. Nie ironicznie mam wrażenie, że zagraniczny byłby lepszy, w sensie. Tak zacząłem myśleć, nie? Takie, dobra, WTO wiem, NATO wiem, co dalej? No. Ostatnio miałem straszny blackout w głowie i miałem takie ONZ, nie? I miałem też, Organizacja Narodów Zjednoczonych i potem miałem takie... Ej, a jak to się... Na angielski, przy tym się nie zgadza. Ale wiesz, miałem takie 5 sekund takiego, wiesz, bo tak... coś to potrzebowałem, chciałem to przełożyć w głowie i miałem takie... Wait, ale to nie jest ten sam skrót. O Jezu, to... Aha, UN, dobra. Czasami to jest zabawne, że jak widzisz UN, to zapominasz, że to jest NZ. W sensie jakby to jest to samo. No, nieważne. W każdym razie, przepraszam, ale to jakby... No. Aha, Klub Jagielloński. No.
Bo Klub Jagielloński wystosował takie pismo, w którym się tam podpisało dużo ważnych ludzi. W ogóle mam jakiś taki moment, że bardzo ponad podziałami jest podpisywanie pism ostatnimi czasy. To prawda. Ale no, było to pismo od CPK, powiedzmy, ale teraz właśnie jest ten apel Klubu Jagiellońskiego. No i oni zrobili ten apel o tym, że by zrobić właśnie reset konstytucyjny, łamane na jakieś takie wyjście z sytuacji. W sensie, jakby szeroko powiedziawszy, ogarnijmy sytuację jakoś. Naprawmy państwo. Nie każdy się wycofał jeden krok, jakby coś zróbmy, nie? Więc zaczęła się straszna imba o to, bo z jednej strony, no właśnie są powiedzmy, bo to jest bardziej publicystyczna rzecz, tam mniej się politycy podpisują, bardziej publicyści z tego co rozumiem, jako dziennikarze i tak dalej. No i to jest taki apel i bardzo doszło do takiego vibe'u, że właśnie no ci ludzie mają taki vibe, że no trzeba to ogarnąć i są bardzo mocno, z drugiej strony jest bardzo mocny atak ze strony, no powiedzmy, tego stronnictwa Koalicji Obywatelskiej. Mam wrażenie, że nie tylko Silnych Razem, w sensie, że to akurat nie jest tego typu rzecz, tylko jednak faktycznie jest taki opór z tej strony, ale też wiesz, na przykład widziałem, że nie, żeby to był jakiś wyznacznik tego, że to znaczy, że społeczeństwo się podzieliło, ale nie, Żukowska na przykład też miała taki vibe, że no strasznie dużo tweetuje. ale ma dużo take'ów. Ale ma dużo take'ów, tak. Ale nie, ale chodzi o to, że to widziałem z paru różnych stron, że jakby to też znowu jest takie nie do końca jasne, kto jest po której stronie, wiesz, tak nie możesz sobie tak po prostu wiesz, założyć, że okej, on jest z tej partii, więc to, albo z tej to. Ale ogólnie właśnie jest taki, z jednej strony jest ta rzecz, ej, ogarnijmy państwo, z drugiej strony jest takie fajnie, trzeba było się obudzić na przykład przez ostatnie 8 lat, kiedy to się działo, jakby nie wygłaszaliście takich apeli tak mocno. I wiesz, co dla mnie bardzo ciekawe w tym wszystkim? Że ja trochę zgadzam z obiema stronami. Znaczy, nawet nie zgadzam, co bardziej widzę naprawdę dobre argumenty obu stron, bo z jednej strony absolutnie jakby rozumiem apel, ogarnijmy tę sytuację, bo jest ciężko, nie? W sensie absolutnie to rozumiem, jakby jest to zrozumiałe dla mnie na każdym poziomie. Ale z drugiej strony też muszę przyznać, że mam taki vibe, bo jakby to też nie jest do końca prawda, że przez 8 lat nikt nie apelował o to, żeby PiS się ogarnął. W sensie, no to też nie jest prawda, nie? Ale faktycznie gdzieś widzę taki, wyobraź sobie, że czekasz, postaw się w chwilę sytuację, która naprawdę, wiesz, przez 8 lat czekasz, PiS odpadnie, nie? W sensie jest taki, jesteś hard wyborcą Platformy Obywatelskiej. Albo nawet nie, ale w sensie jesteś po prostu zmęczony. Jesteś zmęczony, nie? I właśnie masz takie, że dobra, nareszcie. I wiesz, tak naprawdę to trwa, teoretycznie, z perspektywy tych 8 lat to trwa teraz to coś się sekundę. I nagle, wiesz, widzisz, jak ci symetryści najgorsi mają takie, ogarnijmy sytuację. Jakby nie, jakby teraz my się bawimy. W sensie jakby, no nie, chwila, jakby, dlaczego my mamy odpuszczać znowu, nie? W sensie jakby, i to jest ciekawe, nie? Bo z jednej strony to jest taka dla mnie najbardziej klasyczna sytuacja, w której jest pad, czyli nie, dlaczego ja mam odpuścić, a nie druga strona, nie? I jakby trochę to rozumiem, a trochę z drugiej strony, no trochę będzie trzeba odpuścić w którymś momencie, nie? Pytanie kiedy. A i to się wiąże, bo ten to się wiąże właśnie na przykład z resetem konstytucyjnym, czyli tym, co mówił Bosak, który widział się z prezydentem w tej sprawie, więc gdzieś tam, no w ogóle prezydent podnosi, gdzieś tam daje sygnały, że jest gotów na reset, ale on mówi, Mastalerek powiedział w wywiadzie u Rymanowskiego chyba, że właśnie on widzi tą opcję, że on jakby nie widzi tej opcji, ale on myśli, że no tutaj Koalicja Obywatelska ogólnie, ta nowa większość by się nie zgodziła, ale też dużo się słyszało o tym, że PiS by się nie zgodził. No i wiesz, w ogóle to jest trochę siadanie z PiSem przy... Ja nie wyobrażam sobie sytuacji teraz siadania z PiSem przy jednym stole, bo jest chyba trzeba odróżnić siadanie z PiSem i dyskutowanie, a siadanie z prezydentem. Bo tak, to jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której chociaż trochę chillujemy sytuację między Sejm i Pałac Prezydencki, bo ona jest absurdalna. Na poziomie, zwróćcie uwagę, ile było ustaw przepchniętych w tym, mamy 2 miesiące Sejm działa? I no może, jak nie dłużej, w sumie, tak, 2 miesiące Sejm działa. I tak naprawdę głosowań takich końcowych, że ta ustawa trafia na prezydenta, to było z parę i tyle. Nie, tak dużo. Bo tak naprawdę wszystko inne to jest, znaczy... Zjedno się pojawi przy temacie 100 obietnic, ale... No, z jednej strony, tak, do tego się przejdziemy, ale wiesz, z jednej strony oczywiście, że PR-owo świetnie wygląda ruch, teraz... Puścimy wszystkie projekty obywatelskie, które były mrożone w tym państwie, bo PiS ich nie ruszał i one nie mają tej dyskontynuacji, nie? Że jakby one przychodzą na następną kadencję. No w bo... Polsce chyba w ogóle nie mamy dyskontynuacji. Nie, no to nawet nie. Wydaje nie mi się, że w Polsce nie masz tego, bo w niektórych systemach jest tak, że w ogóle nie możesz kontynuować projektów, które były w poprzedniej kadencji jakby, w sensie kadencji czy tam jakby poprzednim jakby w ogóle, chyba we Francji tak jest, że w ogóle są jakieś takie okresy rozliczeniowe, że to nawet nie wiem, czy on jest powiązany z kadencją, czy po prostu... A teraz mogę się bardzo mylić, bo to jest Francja, Wielka Brytania, nie jestem. Ale w Polsce chyba tego nie ma. W Polsce chyba to nie ma znaczenia. No to w każdym razie one cały czas... No właśnie, no to na pewno z nimi tego nie ma, nie chcę się tam to wygłębiać, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale na pewno te projekty obywatelskie mogą być procedowane dalej. No i wiesz, z jednej strony dopasuje, bo oczywiście Szymon Hołownia jest społecznikiem, który wywodzi się z aktywizmu i tak dalej. Teraz dlatego będziemy rozmawiać o tym, o projektach, czy powinno się zakazać zgromadzeń. Wywodzi się z aktywizmu na przykład takiego, że robi śmieszny żart, bo ktoś podrzucił fokę.
Oj, nie wiem, o co chodzi. No, żeby był talent, jakby to było wszystko. A, po prostu chodziło. Tam. Kontynuując. Ja nie, muszę się z tym chwilę, wiesz co, tak pomyśleć o tym. Nie muszę o tym pomyśleć, więc... Widzowie chyba też muszą się nad tym zastanowić chwilę, czy chcą Maria, cały czas tu być. Ja będę się robił za każdym swoim nieudanym żartem, jak chcesz, okej. Okay. Dobrze, więc, że pamiętaj, że to będzie twoja wina, po tym jak podcast będzie trwał 10 godzin i będzie w nim większości cisza po twoich każdych słowach, no proszę. Dobrze. No nie wiem, czy to było, okej. Okay. Żeby ciszy po moim każdym słowie? Nie kazałeś mi długo czekać. Natychmiastowa gratyfikacja, no dobra. No dobra, więc... Jesteśmy wychowani w czasach TikToka, no? Nie, czekaj, bo zgubiłem się. Czy ja o czymś mówiłem ważnym? Nie, absolutnie. Właśnie, nie, no, że wszystkie projekty społeczne... No tak, no właśnie, bo z jednej strony to wszystko pasuje, że Hołownia teraz przepycha wszystkie projekty obywatelskie. Projekty obywatelskie, bo wiadomo. No z drugiej strony to jest takie całkiem, powiedział, convenient, że możesz sobie zająć Sejm mówieniem o projekcie dotyczącym zakazu marszu równości i potem, żeby je przegłosować, żeby je sprowadzić do komisji i tak dalej. I to trochę zajmuje ten czas, kiedy teoretycznie można by rozmawiać o, nie wiem, takich rzeczach, które mogą się wydarzyć na przykład, jakichś takich całkiem konkretnych. I to też nie jest... Dużo, nie wiem, realizowaniu programów wyborczego. Tak, albo jakiegokolwiek zmienia państwa jako nowa partia. Więc to jest o tyle ciekawe, że jestem w stanie założyć... Znaczy, teraz są uchwały, nie? Więc... Uchwały są od tych, wiesz, uchwały kluczowych. One są od tych kluczowych kwestii. Tak. Takich, wiesz, bardziej ustrojowych. Tak, że... uchwały są ustrojowe, to jest... No, jasne, że tak. Sama litera się zaczyna, nie? Funkcja, nie tak jak ustawa. Funkcja ustrojodawcza. To jest tak, ustrojozmieniawcza nawet ustrojo, bardziej. Tak. Ustrojopoprawcza. O, właśnie, bo to jest przez poprawianie, nie zmienianie. Ustrojonaprawcza też. To jest uśmiechnięto polska. K. Funkcja też, to są uchwały. Nie, tego tak. nie kończy się nazacja. Nieważne. Do czego zmierzam? Spodzieję to ciszą, no. Do czego zmierzam? Do czego zmierzam na pewno? A, no właśnie do tego, że wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że to się dzieje, że jednak teraz przepychamy te wszystkie ustawy, że tak naprawdę niespecjalnie coś się dzieje i jestem w stanie założyć, że wszystkie strony zainteresowane tym, żeby rządzić państwem, może będą zmierzać do tego, żeby jakoś się dogadać, żebyśmy byli w stanie robić prawo w tym kraju. To jest tylko taki właśnie, hot take. Tak, tylko właśnie wydaje mi się, że ten reset jest o tyle dla mnie nieprawdopodobny, że tak jak mówię, no w sensie, po pierwsze nie wyobrażam sobie, już mam problem z wyobrażeniem sobie dogadania się rządzących z prezydentem. Już na tym etapie mam gigantyczny problem. Jestem skłonny uwierzyć, że nowy rząd w imię tego, żeby móc faktycznie robić jakiekolwiek prawo, byłby w stanie się ciutkę wycofać, wykonać jakiś gest w stronę prezydenta, a mam wrażenie, że prezydent by przyjął gest. Mam wrażenie, że prezydent jest w bardzo takiej, wiesz, mam wrażenie, że Andrzej Duda jest w takiej pozycji, że on trochę rozumie, że to jest taka jego ostatnia kadencja, że i tak za rok przestanie rządzić i to jest na zasadzie, no mogę albo teraz zrobić obstrukcję przez najbliższy rok, ale powiedzmy na chwilę, że Andrzej Duda nie chce wprowadzania, załóżmy na chwilę to, nie chce wprowadzania prawa, z którym on się zasadniczo nie zgadza. I teraz jeszcze ma moment, kiedy może próbować jakoś zrobić, żeby coś przeszło trochę w innej formie, bo ma jakieś narzędzia nacisku, bardzo duże narzędzia nacisku, ale jednocześnie no wie, że jeśli będzie z tym jeszcze długo zwlekał, to za chwilę po prostu, no już trudno, no jakby trochę na zasadzie, no Tusk przeżyje, że złamał wszystkie 100 obietnic i żadnej nie zrealizował, ale de facto wszyscy o tym, ale jakby przy następnych wyborach, jeśli Tusk zrealizuje potem dużo, bo Trzaskowski wygra na przykład i powiedzmy, że jakoś uda się zrobić z tego, wiesz, po prostu, że zrobią wtedy sobie, przelecą, jakby wiesz, mają mieli wszystko, więc jakby będą zachować się jak PiS w 2015 roku, de facto wyborcy o tym zapomną. W sensie, nie oszukujmy się, to teraz będzie mega głośne, że Tusk nie zrealizuje swoich obietnic. Jeśli zrealizuje wszystkie nagle pod koniec swoich rządów i wszystkie będą zrealizowane, to powie tak, nie zrobiliśmy 100 dni, ale był prezydent, ale potem wszystko zrobiliśmy i wszyscy będą takie, okej. Okay. No bo jakby, come on. Więc zmierzam do tego, że wiesz, Andrzej Duda, wydaje mi się, on jest gotowy pójść na jakieś ustępstwo po to, żeby mieć cały czas ten wpływ. Znaczy, ja ci tu rzucę hot take, mi się wydaje, że to, co będzie robił prezydent, wynika głównie z tego, jak w złej kondycji będzie Jarosław Kaczyński. W tym sensie, że jak bardzo ludzie, wyborcy PiSu i w ogóle wyborcy prawicowi zaczną być zirytowani i zmęczeni tym, jak PiS wygląda i tym, jak bardzo PiS będzie szedł w tę stronę. Jeżeli Duda będzie widział możliwość do tego, żeby przejąć schedę PiSie, zrobić, jakby zrobić to takie faktycznie dość spore miejsce na prawicy. Być przywódcą prawicy. Po to, że i jeżeli będzie w stanie to osiągnąć na przykład zachowując się inaczej niż Kaczyński, czyli będzie
oczywiście będzie twardo stał na obronie konserwatywnych wartości, to jest oczywiste, ale w jakikolwiek sposób będzie pokazywał, że nie jest aż tak zacietrzewiony, tak to ujmę, że nie jest dla niego aż tak personalne, aż tak osobiste, to tam będzie miejsce na to, żeby on się troszeczkę łamał. I też się zastanawiam, na ile Rada Gabinetowa była takim miejscem i w ogóle gestem po to, żeby pokazać, że ja jestem silny pan prezydent, przyjście do mnie na dywanik, a na ile tam faktycznie on liczył na to, że jakiś taki plan ramowy do współpracy będą w stanie stworzyć. No bo to, że ta pierwsza część była transmitowana, to było oczywiste, fakt, że to będzie... Fakt, że oni to tak bardzo spinują jako sukces, pokazuje, że jednak chcą. W sensie coś chcą zrobić. Bo mnie to zawsze zastanawia, odkąd pojawia się, bo od bardzo, bardzo dawno słyszy się o tym ze wszystkich źródeł, Andrzej Duda chce przejąć tą schedę na prawicy. Bastalarek chyba nawet wprost mówi w którymś miejscu. Tak mi się wydaje. Teraz nie dam sobie za to ręki uciąć. Bastalarek na pewno chce, nie? Znaczy, nie mam żadnych wątpliwości. No nie wiem, czy Duda tego potrzebuje, ale w sensie on na pewno chce. Zmierzam do tego. Ja się zawsze zastanawiam, ale w sensie, załóżmy, to się stanie. Co to właściwie Duda chce mieć. W sensie Duda nie będzie już prezydentem. Prezydenci raczej nie zostają premierami po byciu prezydentem. Chyba, że nową tradycję świecką robimy, ale jakby... Znaczy, to on jest bardzo młody jak na polityka, nie? Absolutnie, tylko... Będzie zakładał. No tylko to byłoby dziwne. W sensie to jakby wiesz, no to naprawdę bardzo rzadko jest tak, żeby prezydent wracał potem... Donald Trump zrobił swoją partię MAGA. Cześć, co? Nie pamiętam, że on ją w końcu stworzył ją jako partię, czy nie? Nie stworzył. W sensie MAGA istnieje, ale nie... Ale jest ruchem społecznym. Się, Czekaj, teraz nie dam sobie ręki uciąć, czy MAGA jest zarejestrowaną partią, czy nie, bo nie pamiętam tego. Pamiętam, że w którymś momencie... No Republikanie się mieli rozpaść właśnie przez to, że MAGA miała powstać. Nie tyle mieli się rozpaść, co mogli przegrywać wszystkie wybory do końca świata już, bo MAGA istniała i zgarniała 10% głosów. Ale tak, ale no nie pamiętam. To wbiłeś mi ćwieka, nie pamiętam, czy MAGA powstała, czy nie. Znaczy, nawet nie pamiętam, czy to się miało nazywać MAGA, teraz nie jestem tego pewien. Okay. MAGA na pewno istnieje. W sensie, i może cię skrzywdzić, ale jakby... MAGA istniała, więc MAGA istnieje na pewno, tak, ale nie wiem, czy jest prawda. Ale zostawiając to na chwilę. No tak, to trochę inny system, nie? W sensie, no w Polsce... No przecież żaden prezydent w Polsce nie poszedł potem w politykę, tylko raczej ci ludzie zostawali właśnie, wiesz, jakieś swoje fundacje, coś. No wiesz, no Kwaśniewski w sumie też pewnie gdyby... Znaczy nie wiem, czy gdyby chciał, ale w sensie no pewnie mógł próbować dalej iść w politykę. Wiesz, Kwaśniewski dalej jest aktywną osobą w życiu publicznym, w sensie no podejrzewam, że wiesz, mógł być politykiem, nie? No ale jakby nie poszedł w to. Aczkolwiek tu jest bardzo, bardzo konkretna sytuacja w tym... W sensie w Polsce jest bardzo konkretna sytuacja, jeżeli chodzi o jakby próżnię sił władzy i tak dalej w PiSie, że tam się... To się... Idealnie spina ze sobą, żeby można było to zrobić. To jest też trochę szkoda, by było po to nie sięgnąć. A nawet jeżeli on nie chciałby być prezesem partii i premierem, to żeby on się jakoś, wiesz, zaangażował w tę partię tak na poziomie takiego, wiesz... Szarej eminencji. Żeby Bastalarek był szarą eminencją. Tak, szarą, beżową. Beżową eminencję. Tak. Nie wiem, czy szara to beżowa, nie znam się na kolorach. To chyba bardziej szara po prostu, wiesz? No, jeżeli on by był szarą, to on był szarawą. O nie, on będzie szarawą, a Mastery będzie szarą. Okej. No, tak to ujmę. Czyli jak po prostu taki wpływ na samo środowisko. Tak. A czy tylko to wiesz, tylko to, no okej, okay, kupuję to, ale to jest takie bardzo dla mnie. Tylko dla mnie po prostu to jest takie bardzo nie, jakby nieprecyzyjne, szczególnie, że... Znaczy, ja nie wiem, ja się zastanawiam, bo trochę ciężko powiedzieć, co zrobi Andrzej Duda po swojej kadencji, nie wiem tego, okej? Okay? Jakby dawno, na pewno robi takie ruchy, żeby to zrobić. Wydaje mi się, do tego dochodzi to, co ja powiedziałem, czyli to, że jednak jeszcze, wiesz, cały czas ma jeszcze jakiś wpływ, więc może, wiesz, byłoby dla niego na rękę jeszcze powiedzieć coś robić. Bo gdyby Andrzejowi Dudzie udało się dogadać co do resetu konstytucyjnego, nie wierzę, że to się stanie, załóżmy. No to wiesz, to tak na koniec miałby gigantyczny wpływ na to, co się dzieje w państwie na przyszłe dziesięciolecia, na samym końcu swojej kampanii, nie? Na swojej kadencji. Czyli, że jakby wiesz, no gdyby tam on był w stanie przebrnąć nawet jedną swoją rzecz do środka, no to nagle się okazuje, że to jest dużo, nie? I to bardzo dużo. Bo to wtedy, jak wiesz, jak zmienisz konstytucję, no to patrząc na to, jak często zmieniamy konstytucję, to... No, tylko, że dopiero jak komunizm przyjdzie i jakby trzeba zrobić nową, nie? No. Tylko właśnie tu zmierzam do tego, że to się po prostu nie stanie, nie? Bo ja nie jestem w stanie wyobrazić rozmowy z PiS-em przy zmianie konstytucji, to jest tak abstrakcyjne. A czy na poziomie, że PiS by nie chciał, czy na poziomie, że koalicja by nie chciała z PiS-em? Bo jedno i drugie. No to, znaczy, no, bo tak, to jest po prostu, jeżeli tam jest zbyt dużo uważanie siebie nawzajem za złodziejów, złych ludzi i agentów, mam wrażenie. I to tak nieironicznie, to nie chodzi o to, że to są spiny polityczne, oni chyba naprawdę się tak uważają. Tak, w sensie to wydaje mi się, że to jest jakaś...
wszyscy, ale... To jest jakaś rzecz, tak, no, w sensie, no wydaje mi się, że no Jarosław Kaczyński jest na etapie, w którym naprawdę myśli, że Donald Tusk jest rosyjski, Rosja, albo niemiecki, nie wiadomo, jest którymś, oba ma naraz, jest agentem, który chce zniszczyć Polskę, tak w sensie takim dosłownym tego słowa znaczeniu, bo jakby, bo ktoś może powiedzieć, że nie wiem, Donald Tusk realizuje jakąś politykę w sumie zgodnie z myślą Niemiec, jakby to jest, tylko nawet nie chodzi o to, bo to jest jakby coś, żeby jest absolutnie debatowalne, nie? A to jest jakby... No taka definicja po prostu tego, że ty naprawdę uważasz go za niemieckiego agenta, tak w sensie dosłownie, nie wiem, jest na pasku Niemiec, czy nie wiem, no dosłownie był uśpionym agentem, który żył w Polsce cały ten czas i usłyszał hasło Für Deutschland i on się wtedy obudził, jakby zaczął, nie wiem, produkować czołgi pod domem. W sensie, wydaje mi się, że jest ten poziom, dosłownie. Więc jakby to jest jedna rzecz, a z drugiej strony, no myślę, że i jakby Donald Tusk i cała koalicja obywatelska naprawdę autentycznie jest w 100% przekonana, że Jarosław Kaczyński chciał zostać dyktatorem. Mhm. Znaczy nie cała znowu. Ja tylko jakby właśnie może nie wiem, czy Donald Tusk koniecznie, ale to są w PO po prostu ludzie, którzy... Wierchuszka partyjna. Tak, po prostu jakby dosłownie chcieli zostać dyktatorami, jakby jeśli im pozwolimy, jakby gdybyśmy... Zastanawiam się nad tym, czy to jest tak, że ta rzecz, o której się tam czasami mówiło, że o, jeśli PiS zostanie trzecią kadencję, to już nic go nie powstrzyma, żeby jak Orban po prostu obuduje się ustawami, nie będzie się dało wygrać wyborów i nic zrobić, to zastanawiam się, czy to było tak, że... Że PO w to wierzyło? Tak, czy to było takie... A nawet jeśli nie wierzyło w 100%, to na pewno mi to z tyłu głowy. Więc myślę, że tam naprawdę jest bardzo małe pole do jakiegokolwiek zaufania sobie i do jakichkolwiek kompromisów. No plus mamy też, wiesz, tą sytuację, że PiS się nie pogodził, że przegrał i tak naprawdę PiS cały czas myśli, że wygrał, a nowa władza ma takie... Nareszcie wygraliśmy i teraz, to jakby przez 8 lat robiliście co chcieliście, to teraz jakby patrzcie. I robimy sobie uchwałę. No i w sumie nie możecie robić uchwały. A trudno, PiS robił. Takie to, ale PiS miał i prezydenta i ten, więc jakby też było łatwiej. Nie. I jakby PiS robił, i ja bym pokazał sprawczość. Jak PiS mógł sobie rządzić jak chciał, to my też możemy. No. Więc jakby to jest trochę ten vibe. Więc nie wierzę w reset konstytucyjny chyba. Nie. To jest chyba tylko, nawet Krzysztof Bosak nie wierzy w reset konstytucyjny, tylko spinuje to, żeby pokazywać się jako no, partia, która jest merytoryczna i tyle. Absolutnie tak, absolutnie tak. W ogóle to jest co do Bosaka, jest ciekawe, że Mentzen powiedział, że będzie kandydował w prawo. Co nie? Też, tak. Zaskoczyło mnie to szczerze. Tak, bo jeśli nie wiecie, no to Mentzen powiedział tak, powiedział w kanale Zero, to powiedział? Czy on powiedział w co? W RMF-ie. W RMF-ie, już się gubię we wszystkich rzeczach. Mentzen powiedział wprost, że będzie chciał kandydować na prezydenta. I to jest zaskakujące, bo no, też szczerze, gdybym nie miał wystawiać jako konfederacja kandydata, wystawiałbym Bosaka, w sensie jakby... W ogóle, szczególnie, że wydawało się, że to jest taki podział między nimi, nie? Że jakby Mentzen bardziej ogarnia takie sprawy, w sensie on bardziej zrobi film na YouTube'a, TikToka i bardziej, wiesz, zrobi jakieś chyba rzeczy wewnątrz partii, tak na to wyglądało i... docelowo, jeżeli konfa zostałaby, wygrałaby te wybory, to byłby premierem, I guess? Tak, też... To się domyślam, a gdyby trzeba było zrobić jakieś stanowisko jedno na konfederację, to byłby to on i zostałby ministrem finansów. A Bosak jest bardziej takim politykiem właśnie, który pewnie chciałby zostać prezydentem, albo który lubi zostać pójść w MSZ-cie na przykład, coś w tym stylu. Który lubi pójść na wywiad, który lubi debaty, który lubi się przygotowywać do tego, jakby robić tą politykę w rozumieniu takim do publiczności, a Mentzen też, ale trochę inny sposób i jakby w trochę innych obszarach, nie? To jest o tyle też ciekawe, i że... Nagle to. W ogóle właśnie, bo to jest ważne, że Konfederacja ma takie... prawdziwe wybory, prawybory u siebie, nie? Że tam faktycznie zgłaszasz się do tych prawyborów, możesz, robią taki duży event i tam faktycznie członkowie głosują. Pamiętam, że w ostatnich wyborach była taka imba, że Korwin chciał przepchnąć Brauna bardzo mocno na samym końcu, oni się pokłócili i tak dalej. No i faktycznie w tych wyborach to się dzieje tak, że, no, że oni wyłaniają spośród siebie tego kandydata. Tak. No i to jest też na tyle dziwne, że, no sorry, ale wolnościowcy i narodowcy to... Wolnościowcy, nowonadziejowcy i narodowcy to nie jest tak, że oni się na tysiącu płaszczyzn ze sobą rozumieją i bardzo się zgadzają z swoją wizją Polski. Więc ja bym raczej... No to z definicją, która jest sprzeczna, ale... No, ja bym raczej próbował jak najmniej iść na zwarcie. Szczególnie, że ten Bosak Mentzen to taki tandemik troszeczkę. Oni próbowali być jak Kosiniak i Hołownia, nie? Mm-hmm. Że robi razem podcast i w ogóle, więc to trochę... Znaczy oni tak, to jest unia personalna. Oni no, jakby lepią trochę tą partię w tym momencie, mam wrażenie, z sobą nawzajem, tak. Nie? Jakby... A tutaj... Szczególnie przy konflikcie z Braunem, który no gdzieś tam jest. W sensie on teraz wrócił, jakby został przywrócony w prawach członka, więc no, prawda... No też Mentzen tutaj znowu mówiąc na ten sam wywiad w RMF-ie, to Mentzen powiedział wprost, że on musi się z Braunem spotkać i pogadać o tym, czy ich drogi już troszeczkę nie za bardzo się rozjeżdżają, nie? I to też powiedział dość wprost, rzadko politycy mówią aż tak wprost takie rzeczy, co jest ciekawe. No dobra, no, ale... Zastanawia mnie właśnie to, na ile oni będą... Czy to jest dobre dla konfy, że będziemy szukać kolejnej jakiejś linii na zwarcie ze sobą. Inna sprawa, że może lepiej wystawić właśnie Mentzena i Bosaka, bo oni się pewnie dogadają po tych wyborach, w sensie, że to nie będzie dla nich aż taki big deal, niż jakiś dwóch trochę bardziej randomowych członków. Wiesz, słuchaj, to jest pytanie, czy się dogadają, nie? Bo jakby, wiesz co, pamiętaj jednej rzeczy, wydaje mi się.
Mamy Mencena i mamy Bosaka. Bosak, myślę, jeszcze sobie to przeżyje. Bosak ma doświadczenie w tym. Pamiętaj, że Mencen wszedł w tą politykę, przejął tą partię autorytarnie, jak chciał. Jakby typowy styl polskiej polityki robienia, nie? Czyli jakby jednostka przejmuje wszystko, jakby, ale spoko. I wiesz, w którymś momencie oni byli królami życia. Oni już po prostu, wiesz, oni rozdzielali stołki, czyli oni rozdzielali ministerstwa. Mhm. Nie, wydawało się, że bez nich nie będzie się dało stworzyć koalicję. I tam wiesz, przecież w którymś momencie rekordowo to ile? 60 mandatów było szacowane dla nich. Nie, jakby, więc pytanie brzmi, czy to jest tak, że wiesz, oni się na pewno dogadają potem, czy to było tak, że wiesz, Mencen dopiero co tutaj, bo my o tym zapominamy, ale Mencen jakby w policji jest od dawna, tylko w parlamencie jest od, to przecież dosłownie od paru miesięcy. I wiesz, jakby, czy Mencen na pewno jest osobą, która powie wszystkim, okej, git, dobra, jakby przybije sobie ręce i git, czy bardziej będzie próbował wyciąć wolnościowców? Nie, bo jakby wiesz, bo trochę o tym zapominamy. Nowonadziejowców. Nie, ale teraz mówię o wolnościowcach. No to wolnościowcy nie istnieją. No ale zostali, no ale oni zostali wycięci, nie? Aha, w sensie, że... Przepraszam, że to zrobił już nie, kiedyś. Nie, chodzi o Dziambora, coś ta, śnieża no właśnie, i tak dalej. Dobra, przepraszam. Myślę, że czy znowu zrobi to samo, nie? Bo jakby, wiesz, zapominamy o tym, że Mencen robił takie rzeczy. I w sumie Mencen w swojej, jak na razie, niedługiej obecności w faktycznie polskiej polityce, no w sumie robił raczej zagrania w stylu Kaczyńskiego i Tuska, niż, wiesz, jakby takie spokojne, konspiracyjne i trzymanie partii, jakby wiesz, tej, wiesz. W sensie, jakby, no nie, no to robił twardo polityczne rzeczy. O czym zapominamy. Więc wiesz, jakby... I teraz nagle ogłasza, że on idzie na prezydenta, nie? W sumie, słyszałeś cokolwiek od Bosaka na ten temat? Nie. No właśnie, nie? Jakby... No, coś ciekawe, tak. Kurde, już nie mogę się doczekać tych wyborów, bo one jakieś tak wydają się strasznie... Te prezydenckie? No, strasznie ciekawe, tak. Wydają. To będzie naprawdę bardzo ciekawe. A to jeszcze długo. No. Lecimy dalej? No tak, tylko właśnie zastanawiam się nad tym, bo trochę... Bardzo teraz, no nie wiem, czy lecimy dalej, bo zaczęliśmy zahaczać tyle pytatów naraz. Że może w ogóle wszystkie tematy, które chcieliśmy też poruszać, one już zaczęły się tutaj zawierać, więc możemy po prostu wracać do wątków i iść dalej w tych wątkach. Bo mieliśmy wątek na temat obietnic wyborczych. No. To ja się tylko zapytam o tym, co to znaczy RKO. To jest pierwsza pomoc, nie? W sensie RKO? No. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. O, a teraz mi zaimponowałeś. Dobra. No. Dwa na damn. Dwa. Super. Ej, wow, ale to było takie, że musisz to wiedzieć. To było imponujące. To musisz wiedzieć, bo jakby tego się nie da zgadnąć. No, to było imponujące. Ale nie mam pojęcia, skąd to wiem. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wow. Ale naprawdę nie pamiętam, skąd to wiem. Ja też nie wiem. Zaskoczyłeś mnie, to było takie... Wow. O, nie spodziewałem się, że przegrasz tą grę. Silny. No dobrze. Tak. A jesteś mi dumny w ogóle. Ale się czujesz, jakby wygrał tyle turniej, jakby wow. Jak jest nagroda, jak zgadę wszystkie? No, na to nie wpadłem. Możesz wystąpić w następnym odcinku podcastu. Moje marzenie się spełnia. Co, to jest ten stałym gościem. No, wracając do rzeczy. 100 obietnic. No średnio idą. Dobra, ale też poza wszystkim, nie? Ja jestem gdzieś tam w stanie, chociaż może jestem zbyt łagodny, bo ja będę łagodny, tak jak mi kazali, ale jestem w stanie założyć, że jako, że Tusk nie wygrał wyborów sam, to jest tak, że on musi te 100 obietnic spełnić. I powiedziałbym tak do momentu, gdyby w ekspoze nie powiedział, że tak, spełnimy je spokojnie. Dla jasności. I tutaj chciałem tylko zrewersować ten argument, który zawsze pada i jego zawsze możecie po prostu odbić tym, że tu dosłownie na swoim ekspoze... Czy to jest ważny telefon? Nie. Okej. Na swoim ekspoze po prostu chwycił je do rąk i powiedział tak, my je spełnimy, ja je tu mam, fajnie, że je czytaliście, wszystkie je zrealizujemy. I no to ja nie widzę sytuacji, w której oni zrealizują. Jest to dla mnie taka dość mocno rzucony take, który został rzucony. Tak to ujmę. Średnio idą. W ogóle, co zostało zrealizowane tak realnie? Tak, sprawdzaliśmy to. Realnie... Nie zaskoczyły nas te rzeczy niektóre. 11, powiedzmy, że WP prowadzi ten ranking, no i tam jest 12, oni mają zrobionych, że zrobione, jest parę takich, że w trakcie i jakby zaczęte. Tylko one wszystkie są takie dość niegrube. W sensie to nie są to takie, pierwsze, wiecie, konkrety. To po pierwsze, a po drugie, co do niektórych nawet jak rozmawialiśmy, mieliśmy takie... No Neopartego można zaliczyć jako zaliczone, ale też no, mamy pewne wątpliwości. Ale zróbmy to. Zaliczmy im w pełni te 12. Powiedzmy, że zrobili 15 już. Załóżmy, że zrobili 15. Mimo, że nie uważam, że to prawda, to na chwilę załóżmy dla dobra tej dyskusji, żeby dać im nawet z przewagą. No fajnie. Tylko, że jesteśmy przy 60. którymś tam dniu teraz, nie pamiętam dokładnie.
Zostało im 40, został im miesiąc de facto. Tak w sensie taki pełen, nie no, ponad, dobra. A oni nawet projektów ustaw nie składają. Tak. Mają prezydenta, który na ten moment no, nie za bardzo jest przychylny, żeby podpisywać rzecz. No nie zrobili jeszcze nic takiego, co mogą wyjść i powiedzieć, dobra, nie zrobiliśmy wszystkiego, ale patrzcie, zrobiliśmy to. I sobie takie, okej, to jest duże. Podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki dla nauczycieli? To jest taka rzecz, którą mogą powiedzieć taka... i budżetówki. To jest jedyny taki big deal, który jest. Powiedzmy, że taka naprawdę znaczy, inaczej. Bo to jest oczywiście, że są małe rzeczy, które są bardzo znaczące dla określonej grupy ludzi i to jest mega ważne dla nich. Tak, ale to, są te głośne, duże projekty. Każdy rząd stoi trochę na tym, że robi te parę dużych rzeczy. W sensie PiS zrobił masę zmian w prawie, no ale kojarzymy jakieś konkretne. Kojarzymy czy to nieudane jak Nowy Ład, czy to udane jak 500+. Oczywiście. Ale w sensie no, musisz mieć takie kamienie milowe jako powiedzmy... partia, nie? Po prostu musisz mieć takie te duże rzeczy, które dajesz, bo nikt nie rozmawia o malutkich zmianach, które robisz na co dzień, nie? Jasne. Ale, więc dobra, podwyżki dla nauczycieli to jest jedna rzecz, tylko oni będą podwyżki dla nauczycieli, ktoś wyjdzie, tak, miał być 1500 zł minimum, a się okazało, że jest ten, patrzcie, mamy napisane, że Donald Tusk powiedział, że będzie 1500 zł i powiedział to od tej kwoty i mamy to zapisany moment, w którym to powiedział i PO powie, no wiecie, tak, ale no to się różnie liczy, jakby ten. Oni to tak komunikacyjnie oni to tak zepsuli. Oni już naprawdę mogli wyjść i powiedzieć, słuchajcie, tak, Donald Tusk na tym wie, co się pomylił. Dokładnie. I źle powiedział. Po prostu. Od początku mieliśmy tak zapisane, chodziło nam o to, przepraszamy, ale jakby no sorry, tak to zaplanowaliśmy w budżecie, obiecujemy, że za rok też będą podwyżki i wam się to wyrówna. Myślę, że wszyscy mieliby takie... Znaczy, inaczej, no przecież byliby wkurzeni, ale wszyscy nie mieliby takie, no dobra, są dwie stówy. Dosłownie. No właśnie, dokładnie. I to jest niesamowite. Gdyby oni w to nie brnęli, nie? Ale po prostu ale oni jakby poszli w to na maksa. Że, no wiecie, bo to nam to tak powiedział. Różnie się liczy, no w sensie... Jakby, absolutnie rozumiem traktowanie wyborców jak idiotów, ale to jest przesada. No w sensie, oczywiście, bo jest, tak. No. Bo to jest, wiesz, to jest takie traktowanie jak idiotów nawet nie na poziomie, że tłumaczysz, że bo wiedzą państwo, jest bardzo skomplikowane, tylko jest takie... Bo wy nie umiecie liczyć, bo to są dwa różne systemy liczenia. I dziennikarz, no tak, no są dwa różne systemy liczenia, ale wy właśnie wypowiedzieliście, że będziecie liczyć tym i z tego wychodzi tak, a teraz liczycie tym drugim. No to zależy, jak ktoś to policzy. No, nie możesz tak się bronić, jakby nie możesz. Jezu, się w ogóle kierowaliśmy. No bo to jest głupie. No bo to jest po prostu... No, tak, no, to jest głupie, to jest strasznie głupie. Ale dobra, no więc co, mamy podwyżki dla nauczycieli? In vitro. Przy czym... Tylko to znowu, to jest dla x tysięcy ludzi mega ważna rzecz, że istnieje. Tak. Ale druga sprawa jest taka, że... I komunikacyjnie była taką rzeczą, że takie, o, spoko. No. Czyli takie, okej, fajnie, jakby spoko, jest in vitro, jest... Tylko właśnie, bo to też jest to, nie? In vitro nie było zakazane i oczywiście kwestia refundacji in vitro jest... Nie twierdzę, że ona nie jest ważna, tylko twierdzę, że ona jakby ma to do siebie, że... Czy często samorządy przyjmowały te role i tak, tak to robili. Tak, że to jakby to też nie było tak, że wiesz, to... Było x wykluczonych osób, które nie mogły sobie na to pozwolić, na przykład w gminach, gdzie to nie było refundowane. I jasne, to jest dla nich duża rzecz. Duża różnica? Tylko to jest parę tysięcy ludzi. Tylko tak, tylko to właśnie takie, że to jest parę tysięcy ludzi i to jeszcze nawet nie parę tysięcy ludzi, którzy tą in vitro chcieli mieć, tylko... Takich, którzy jeszcze do tego nie było ich na nie stać. Jakby, że to jest bardzo, bardzo konkretna grupa ludzi. Jakby spoko, no jakby, okej. Okay. I takich projektów jest tam parę, nie? Coś tam o lasach zmienili trochę i git, fajnie. Ale jakby... Istotną zmianą było TVP, bo to faktycznie zrobili dużą rzecz, w tym sensie, że TVP zmienili o 180 stopni, w sensie, że no już nie jest pisowski i tak dalej. I to bym uznał za taki trochę dla swoich wyborców dość istotny kamień milowy, tak, tylko, że TVP obecnie wiemy, jak wygląda i to wiemy, jak wygląda na poziomie takim, że nie działa... W sensie takim fizycznym nie działa, że po prostu tam cały czas są okupowane pomieszczenia, tam jest wszędzie policja i tak dalej, o czym w ogóle słyszeliśmy ostatnio, że tak naprawdę nie da się przejść po prostu i że muszą was wprowadzać jakiś na jakiś program, że muszą was wprowadzać jakimiś bocznymi przejściami i tak dalej. I tak naprawdę TVP się cały czas ciągnie na pewnym poziomie. W sensie wiadomo, że ludzie trochę mają takie, że oczywiście to jest bardziej niechęć do PiSu w tym wszystkim, która wygrywa tą walkę, więc jakby pod tym względem mają łatwiej, ale też wiesz, no nie mogą wyjść i powiedzieć, obiecaliśmy, że załatwimy, patrzcie, załatwimy TVP. No bo to nie jest tak, że bo to TVP, okej, okay, ono jest załatwione w rozumieniu, faktycznie jest nowy program informacyjny, ale no wiesz, w sensie to jest takie, no jakby, no nie powiesz, że zrobiłeś to clean i ładnie, to jest takie, no wygrałeś mecz, wiesz, wygrałeś mecz 1-0 po prostu, stanie pod swoją bramką własną przez 90 minut, jakby raz spadła ci piłka, no wygrałeś mecz, ale jakby w sumie takie nie da się tego oglądać. Jezu, zrobiłeś niesamowicie fajną analogię. Co nie? Właśnie, Jezu, no to właśnie zresztą się jeszcze piłkarska, w sensie... No. Bartek. Nie pamiętam, że zrobię analogię piłkarską. No nie wiem, ja nie słyszałem analogii piłkarskiej w twoim wydaniu, tylko takie śmiejące się z piłki nożnej, a to jest takie właśnie... Piłkarskie, no, faktycznie. No, właśnie. No ale zgadzam się, totalnie. To jest wygranie. O Jezu, to jest wygranie a la Diego Simeone w Atletico Madryt. Pyrrusowe zwycięstwo. Pyrrusowe zwycięstwo, dokładnie. Więc no to i poza tym. To jest nawiązanie do Total War akurat, takiej gierki. Tak, bo właśnie tam powstało to określenie. Tak, tak, tak. Nie jest tak, że... Tam Pyrrus był writerem właśnie i jakby on był scenarzystą gry i jakby... No i właśnie w momencie, jak wygrywasz. I napisał zwycięstwo. Tak, i w ogóle jak wygrywasz swoją rozgrywkę w Total Warze,
no to Pyrrhus ci gratuluje, że zwyciężyłeś. To jest jego cytat. Bo jak on skończył, w ogóle to jest ciekawe, bo jak oni pisali tę grę, jak już wrzucili ją na Steama, że ona była do kupienia, to powiedział: zwycięstwo, jest taki cytat. Tak, i on się pojawia po prostu na ekranie, jak wygracie. Nie wiem, czy ta gra jest. Ta gra jest sprzed czasów Steama. No, ja mówię o tej najnowszej wersji. A. O Grecji właśnie. Bo to losowo tak jest tam tak właśnie. No tak. Grasz Grekami. To nie ma nic wspólnego z jakimś, nie wiem, królem czy coś. No tak, dobra, kontynuując. No. Inne rzeczy. Nie, więc tak, no więc to jest to. No i właśnie, dobra, w sumie nawet nie musimy na podsumowanie przyjdzie czas taki, wiesz, konkretnie co zrobili. Ale do czego zmierzamy w tej dyskusji? Dobre pytanie. Nie, w sensie zmierzamy... Ja się zastanawiam na tym, na ile to będzie faktycznie rzecz, której będą Tuska rozliczać ludzie inni niż... symetryści, dziennikarze. Ale nie, właśnie, bo to jest cały czas point, który robię, bo ty zacząłeś od takiego stwierdzenia, że ale Tusk w sumie nie wygrał sam. Dobra, potem będzie w expose, ale nawet nie wygrał sam, jest dosyć zrozumiałe i tak dalej. Ja uważam, że to jest niesamowity błąd. Znaczy, niesamowity błąd, jakby oni robią niesamowity błąd, bo mam wrażenie, że nawet ludzie tacy jak my, tacy cyniczni, my od początku wiedzieliśmy, że to będzie tak i byliśmy na to przygotowani, nawet mnie to, szczerze powiedziawszy, mnie to nie irytowało jakoś bardzo mocno. Ja wiedziałem, że w najlepszym wydaniu dla platformy to będzie wyglądało w ten sposób, że oni po prostu zrealizują dwie piąte wszystkiego. Czy by wyszło wtedy z dwie piąte, to byłoby z 40. Albo chociaż, że zrobiłem... Nie, dwie piąte, tak, to byłoby 40 rzeczy, z czego parę tych, tak z dwie, trzy te naprawdę duże, wyjdzie Donald Tusk i powie: słuchajcie, mieliśmy problemy, bo długo nam nie oddawali władzy, więc musieliśmy od nas z budżetem się wyrabiać, prezydent, koalicjanci, ale widzicie, że robimy, w sensie, słuchajcie, no i szczerze, wszyscy bez wyjątku mieliby z tym, znaczy oczywiście nie było największych wrogach Tuska, ale znaczy, wszyscy ludzie, którzy na niego głosowali, wszyscy ludzie, którzy tak... Bo nie chodzi tutaj od silnych razem, tylko ludzie, którzy tak stwierdzili: a dobra, zaufam Tuskowi, nie? I na niego zagłosowali. Mieliby takie... Mieliby takie, wiesz, mieliby takie... No okej, brzmi sensownie, w sensie, dobra, no przesadził trochę, ale jakby... No przeszacował, ale... chłopak, prawda? No każdemu się zdarzy w kampanii wyborczej. No przecież ja też, jak pracuję w swoim zakładzie, to też mi się zdarzyło kiedyś za dużo czegoś wsypać, coś wybuchła fabryka. No Jezu, no każdemu się zdarzyło. No więc ten, nie? Ale jakby spoko, nie? No jakby tacy ludzie pracują w fabrykach trotylu, nie? Jakby się zdarza. Nie no, w sumie wtedy by nie wybuchło, jakby za dużo wsypać. W sensie, że to nie działa. Nieważne. No i wiesz, jakby spoko. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie większy problem. W sensie, że tutaj jest sytuacja z kategorią i naprawdę prawie nic nie zrobili i prawie nic nie zrobią. Że jakby to nie jest tak, że oczekiwania były takie: ej, musicie zrobić wszystko, albo po prostu, wiesz, to jest oszukaliście wyborców. To jest obiektywnie prawda, jeśli ktoś chce tak myśleć, ma absolutnie pełne prawo, zachęcam. Tylko po prostu też, no z drugiej strony, wydaje mi się, że ktoś, nie wiem, albo czy ktoś głosował na nich, albo czy ktoś właśnie miał takie, że nawet nie głosował, miał takie... Oceniał, co byłoby sukcesem danej partii po wyborach, to teraz myślimy o tym, że sukcesem PiS-u będzie się nie rozpaść, jakoś się utrzymać, a sukcesem PO byłoby zrobić 40 obietnic. No szczególnie, że oni mają nawet w tym budżecie, który zrobili, zapisali tak naprawdę siano dla nauczycieli, zapisali babciowe. No i tam nawet nie ma zapisanych tych, no, jakby tej podwyżki, w sensie tej kwoty wolnej o 30k w górę. To nawet, to, tego nawet nie ma zapisanego, w sensie nawet się nie próbują udawać, że to chcą zrobić. I mnie tylko zastanawia, że nawet projekty ustaw też jakby w sumie oni składali, bo to, że taka Lewica czy Konfes mogą składać projekty ustaw i Hołownia może udawać, że zamrażarka nie istnieje, no to spoko. No jakby rząd jakby już składał faktycznie swoje projekty ustaw, to trochę byłoby ciężko ich nie przepychać. W tym sensie, że one nie mogłyby sobie leżeć i udawać, że no my je złożyliśmy, tylko po prostu ktoś nie chce ich procedować. Ale takie, no tak, nawet to wy je procedujecie. No. To już tak nie działa. To jest duże kuku, tak bym to określił. Sytuacja w PO to jest duże kuku. No i w sensie ona wybuchnie, uważam. I ona musi wybuchnąć i pamiętaj, że ona im wybuchnie. Teraz nie wiem, czy dobrze liczę. Ona wybuchnie po wyborach samorządowych, ale przed parlamentarnymi do europarlamentu? Znaczy wydaje, 100 kongresów będzie już przed wyborami, już minie 100 dni raczej. Tak mi się wydaje. Teraz to jest kwiecień, a jeżeli mamy 60 dzień i cały marzec jeszcze musi minąć, no to... Jeszcze jest trochę więcej niż 60 nawet. No to może masz rację. No, jeżeli dobrze... Nie jestem świetny z matmy, właśnie ja też wydaje. Teraz nie sprawdziliśmy tego, więc nie wiem, ale w każdym razie no, to będzie jakoś tym cugu wyborczym. I tym to... bardziej tu mnie zastanawia, dlaczego oni idą na aż taką kontrę z prezydentem. No właśnie. Bo to nie czaje. Bo to jest właśnie ta dyskusja, nie? Że jakby mając na przeciwko się prezydent, to będzie jeszcze trudniej. Chyba, że właśnie próbują zrobić to. Chcą podgrzać maksymalnie mocno spór z prezydentem. Jakby zrobić, że się nie da dogadać z prezydentem, wyjść na mównicę i powiedzieć: słuchajcie, my naprawdę chcieliśmy to wszystko zrobić, ale widzicie sytuację, prezydent uznał, że wszystko, co zrobimy, jest nielegalne. No,
nie spodziewaliśmy się, że prezydent aż tak odleci w tej konkretnej rzeczy, że PiS będzie krzyczał tutaj o zabójstwach politycznych, zobaczcie, Jarosław Kaczyński się odlepia. Musimy czekać na nowego prezydenta. Ja chyba, że to jest strategia, że oni po prostu wyjdą i powiedzą, słuchajcie, widzicie, jaki jest absurd? Widzicie, że jak zaczęliśmy robić, my zaczęliśmy robić rzeczy z TVP i widzicie, co się dzieje? My chcieliśmy po prostu wykonać wyrok sądu i po prostu Wojciech Kamiński, jakby strajki, jakby tutaj, wiesz, w sensie prezydent nie uznaje legalności rzeczy, jakby nie możemy nic zmienić, bo po prostu PiS tak zabetonował system, oni prawie wprowadzili dyktaturę, dobrze, że wygraliśmy. Musimy czekać na zmianę prezydenta, bo wtedy będziesz mogli zrobić wszystko, jak chcemy. Może to jest strategia, może oni stwierdzili od razu, dobra, teraz jak wymiksować się z konkretów? Zróbmy tak, żeby prezydent zgarnął na siebie winę na takiej zasadzie, że nasi wyborcy muszą mieć kogoś, na kogo mogą być źli. I wiesz, jakby, że nasi wyborcy muszą móc wyjść do swojej rodziny w domu i powiedzieć, no ale to prezydent. I teraz zróbmy tak, żeby nie tylko hardkorowi to pomyśleli. No wiesz, bo prawda jest taka, że gdyby tego sporu między prezydentem a tym nie było takiego i prezydent nic by w ogóle nie mówił i tak dalej, po prostu by na ten moment podpisałby wszystko, powiedzmy, jak leci, to byśmy, znaczy, myślę nawet o nas w takim kontekście, pewnie bylibyśmy dużo bardziej surowi dla nowego rządu, niż sytuacja, kiedy no wiemy faktycznie, że prezydent im przeszkadza. No to jest też ich winy pewnie, ale jakby, wiesz, co chodzi, że jakby, że faktycznie to jest jakaś wymówka, która jest nawet niezła w takim rozumieniu, że ona jest dosyć prosta do zrozumienia, nie? Że prezydent jest zły, jest z PiS-u, jakby nie ma opcji, żeby cokolwiek zrobić, nie? Więc może to jest jakaś rzecz, nie? Może dlatego też PO gdzieś tam chce podgrzewać konflikt. Ciekawe. A wiesz, a jednocześnie robi rzeczy takie z kategorii igrzyska, nie? Czyli robi komisje śledcze, TVP też było igrzyskami, Wojciech Kamiński to były igrzyska. No co, a poza tym co, wyjdą na mównicę i powiedzą jeszcze, że rozliczenia zajęły dużo więcej niż się spodziewaliśmy i audyty zajęły dużo więcej, bo skala kłamstw i kradzieży była dużo większa niż się spodziewaliśmy. A i właśnie, to jest inna sprawa, że nie masz wrażenia, że miało być dużo grubiej, jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa? Teraz Hołownia ma jakieś tam swoje rzeczy. Znaczy, w sensie tą ustawę swoją śmieszną. Tak. Bo to jest w ogóle też ciekawe, bo Hołownia jakby puszuje tą ustawę o tym, że musimy odpolitycznić spółki Skarbu Państwa. I to zrobi ustawę, że nie możesz być, jeżeli... I on powiedział wprost, że jeżeli jesteś członkiem partii albo jesteś zatrudniony przez partię, to nie możesz być w spółce Skarbu Państwa. Problem jest taki, że to nie jest tak, że oni mają mega dużo jakichś ludzi u siebie. I na przykład już pojawił się pierwszy typ w Poznaniu, nie pamiętam nazwiska dokładnie, który po prostu rzucił partyjną pakietkę i powiedział, no dobra, no to elo, będę w zarządzie NAI, w sensie, spoko. No, i mam wrażenie, że to nie jest tak, że wszystkie partie będą myślały o tym z kategorii, no ten Hołownia dobrze mówi, musimy coś zrobić z tymi spółkami Skarbu Państwa, bo to jest przesada. A i zupełnie jeszcze po drugiej, po trzeciej, 15 stronie już z tego wywodu jest to, że ja nie jestem zdania, że to jeżeli jesteś jakimś politykiem czy coś, to absolutnie nie możesz być gdzieś, bo nie. W sensie to tak nie działa często, nie? W sensie nawet możesz, choćby sam fakt tego, co ostatnio rzuciłeś, że w Radzie Nadzorczej, jeżeli jesteś na przykład, chyba to Nitras powiedział, tak? Bo ja tak, tego nie słuchałem. Tak. Że Nitras powiedział, że to jest naturalne dla niego, że chce być w zarządzie... Że on chce mieć swojego człowieka w zarządzie spółki, w Radzie Nadzorczej spółki, bo od tego jest Rada Nadzorcza, żeby reprezentować dosłownie interesy właściciela, czyli w tym wypadku de facto jego, bo on jakby jest zarządzającym. W sumie w tym kontekście jakby on absolutnie rozumie vibe tego, że no, to jest trochę powalone, że dajesz swoją żonę do zarządu spółki i ona nic nie robi. A jeśli masz dać jedną osobę, która po prostu bezpośrednio jest twoim uchem i okiem w tej spółce, no to w sumie to ma sens. I muszę przyznać, że jest to pewne racjonalne wytłumaczenie, ma to jakiś sens, więc tak, ja się z tą zgadzam. Mam wrażenie, że po prostu PiS tak bardzo... No bo znaczy to... nie PiS, wszystkie rządy w Polsce od zawsze, tylko no po prostu... No tak, tylko że po prostu na PiSie to było, wiesz, że PiS się sam do tego przyznał, że przegięli. A no, nie, to nie miało takiego znaczenia. Nie, myślę, że tutaj nie ma, myślę, że to nie jest kwestia PiSu. Nie, myślę, okay, że po prostu w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to się dzieje. Jest to strasznie irytujące, bo w Polsce się dzieje, bo w Polsce się nie dzieje na skali... Ja potrzebuję jakiejś jednej zaufanej swojej osoby, która jednocześnie zna się na temacie, żeby była w tej Radzie Nadzorczej i nawet zarabia dobre pieniądze, bo tyle się zarabia w Radzie Nadzorczej, no ale ona właśnie pracuje na tym, żeby mi donosić, a reszta to są eksperci, albo nie wiem, jakby jest, załóżmy, nawet nie wiem, no nie wiem, jest przedstawiciel jakichś tam innych akcjonariuszy, jest przedstawiciel, nie wiem, pracowników, jest przedstawiciel inwestorów, no wiesz, jakby tak jak powinna wyglądać Rada Nadzorcza, no, powiedzmy gdzieś tam w miarę, w sensie, że tych pracowników to nie, ale jakby, ale że jakaś jest zaryzykowana pod kątem tego, kto tam, tylko nie, tylko po prostu lecimy, nie, w sensie jakby to jest... No to jest żona, kuzyn, siostra, córka, no mąż, babcia, dziadek, nie? W sensie i pies, czemu nie?
To oczywiście. Dobra, do czego ja zmierzałem z tymi radami nadzorczymi, to nie masz wrażenia, że oni zapowiadali dużo większy przypał, że będą ujawniać, jak bardzo pieniądze były wydawane źle i tak dalej? I to było dobre 3 tygodnie temu? Wiesz co, tak, aczkolwiek ja też mam wrażenie, tylko pamiętaj o tym, że po pierwsze z spółkami Skarbu Państwa jest to, że po prostu musisz trochę czekać, aż one mają swoje konkretne momenty, kiedy możesz to zrobić, w sensie jakieś zgromadzenie... Czy nie, czy jest zgromadzenie akcjonariuszy przy spółkach Skarbu Państwa? No nie, no w sensie, wiesz, bo te spółki są często, wiesz, one są często nie w 100% państwowe, wiele z nich, tylko na przykład, wiesz, mają też akcjonariusze i tak dalej, więc to też... Myślę, że Arabii Saudyjskiej. Tak, więc to też często, wiesz, podlega jakimś trochę, to też podlega czasami innym regulacjom, nie? W sensie i to nie zawsze jest tak, że możesz to zrobić kiedykolwiek. Tam też są, mogą być jakieś kadencje i tak dalej, więc to, wiesz, podejrzewam, że to bardziej jest zapowiedź procesu, aczkolwiek myślę, że to się będzie działo. Tylko też, wiesz co, pytanie brzmi, na ile będziesz w stanie o tym mówić głośno, bo to wiesz, Orlen jest bardzo taki... Wiesz, oni zapowiedzieli, że tam były w ogóle jakaś katatonia rozpaczy i dramatów ludzkich i wydanych pieniędzy. Katatonia rozpaczy i dramatów ludzkich, to jest całe zdanie, które powiedziałem. Okej. Byłem ostatnio w teatrze. Wydaje mi się, że mylisz słowo, w sensie... Katatonia. Nie wiem, znaczy katatonia. Hekatomba to tak, ale katatonia to też brzmi jak takie coś totalnie, wiesz, jakiś dramat na maksa. A nie kakofonia, ty myślisz? Kakofonia też, a katatonia, zobaczmy, ciekawe, czy to słowo istnieje. Katalonia. Katatonia, o, istnieje takie słowo. Tak? Okay, to jest zespół katatoniczny, zespół psychopatologiczny charakteryzujący się występowaniem zwiększonej lub zmniejszonej aktywności ruchu, którym towarzyszy utrudnienie lub zniesienie kontaktu osoby z otoczeniem. Sam termin katatonia oznacza wprost wzrost spoczynkowego napięcia mięśni zanikający podczas wykonywania ruchów biernych lub czynnych. No i właśnie o tym mi chodziło. Że jakby tam będzie już, okay. Wiecie, że te spółki już tak bardzo nie działały, bo po prostu siedzieli tam ci kuzyni, córki i tak dalej, że oni, wiesz, oni byli, wiecie, tak, no, spinali, oni byli nieruchomi i te spółki nie działały. I to jest właśnie taka katatonia rozpaczy, że oni, no, że z jednej strony masz tych ludzi, którzy tam siedzą, po prostu zgarniają pieniądze i nic nie robią, bo są tacy bierni i cała Polska nad tym cierpi i płacze, no, i rozpacza. No, to jest logiczne, jakby naprawdę, mówiłem już, że rozwiązuję krzyżówki. Rozumiem to w pełni, zgadzam się. Ja się z tobą zgadzam poniekąd. Po raz 70 w tym odcinku użyliśmy tego sformułowania. Tak, no w sensie, ale nie, no widzę, to tak faktycznie mogli zrobić mocniej. Ale właśnie tylko też się stawiam, czy to nie jest może ten moment, w którym ludzie już mają troszeczkę dosyć rozliczeń i takich rzeczy. I wiesz, w sensie, jakby też, wiesz, na ilu frontach możesz podzielić uwagę ludzi. Ja jakby jednocześnie krzyczysz o TVP, jednocześnie krzyczysz o Wąsiku Kamińskim, jednocześnie krzyczysz o Pegasusie, jednocześnie o wyborach kopertowych, jednocześnie krzyczysz, jakby wiesz, w sensie... Zostaw sobie coś na później, jakby nie bądź łakomy, nie? W sensie spokojnie, jakby, wiesz, zaraz się coś odwali, będzie potrzeba jakiegoś tematu dobrego, więc jakby wtedy się wyciągnie jakiegoś człowieka ze spółki, nie? Jakby na razie może zostać, jakby więc myślę, że to jest to. Myślę, że w ogóle możemy kończyć powoli tak szczerze, bo to już też tak. Możesz mnie przepytać z ostatnich tych, tak, jest naprawdę ciekaw teraz jakby czy ten. I... Czy wiesz, co znaczy USG? Cały ten... Ultrasoniczne będzie. Poczekaj. Albo ultradźwięki jakieś. A to jest na D. Co? Dźwięki są na D. Ale nie, w sensie, że ultradźwiękowy to może być jakby jako... nie wymyślę, nie wiedząc. Czekaj, daj mi sekundę, ale... Nie wiem. Ultrasonografia to jest badanie błyskie. Ultrasonografia. Chyba. Ale sonografia to są dwa osobne słowa jakby? Ultrasonografia. Znaczy, dlatego się mówi USG. Aha, bo to jest jakby jedno słowo, które się skraca. Chyba tak, zaraz sprawdzę. Ultrasonografia, nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej. Także jest całe jedno słowo, ultrasonografia. Okay. Także 2-3, panie Bartku. Jednak jesteś się znowu. Było naprawdę nieźle. W tym RKO-sie, tak wiesz, miałem takie, nice. Wymyślę jakiś nowy teleturniej na następny. Dobra, fajny, podoba mi się. A ja teraz wymyślę tobie jakiś. Możesz wymyślić, tylko nie wiem, że jesteś taki kreatywny. Nie. Ale mam wiedzę za to. O cholera. Szczególnie o skrótach. A żebyście wy mieli wiedzę o skrótach, to stawcie na jakieś takie suba. Rzucę ci ciekawostkę. Jakie słowo? Aha, no, ciekawostka i słowo jeszcze musisz wymyślić. Tak, ciekawostkę, jak łowisz ryby? I masz, łowisz na tyczkę, czyli na takie bardzo długie baty, które mają parę metrów, to możesz łowić na skróta i właśnie to jest na skrócony zestaw, tak się mówi. Łowisz na skróta.
Możesz też chodzić na skróty, jeżeli na przykład chcesz obrać drogę, która nie jest aż tak długa, jak mógłbyś ją obrać. Ja nie chodzę na skróty, ja to chodzę na szagę, bo jestem z Poznania. Chodzisz na rympał, prawda? Nie, no szaga jest gwarowa, ale nie wiem. Właśnie nie, szaga mi się kojarzy... Szaga jest gwarowa, tak, szaga jest gwarowa. Tak, jest. Właściwie ona, chodzenie na szagę, to mi się kojarzy tak, wiesz, przez... No, ale dosłownie, no bo właśnie, to... Później na rympał też nie możesz przez to przejść? Czy na rympał też jest coś innego? Jak w mojej głowie, nie mam pojęcia, że to jest prawda. Znaczy, wiem, że jest prawdą, to, co jest ale... w twojej głowie jest prawdą. Te głosy w tym świecie wolę żyć, nie? W sensie, ale nie. Że na szagę to jest tak na zasadzie, jak masz, powiedzmy, masz chodnik, który jest ten, i masz, wiesz, taki, no, plac zieleni, to się idzie przez ten plac zieleni, bo ci się nie chce iść dookoła, po prostu przejdziesz na ten, tą wydeptaną dróżką, która zawsze jest w takich miejscach, bo się tym chodzą. Jak jesteś na polu. A na rympał mi się bardziej kojarzy, tam jest stoi, wiesz, jakiś znak, coś musisz go przeskoczyć. Zwyczaj, że to jest, okay. Że rympał to jest taki bardziej, jakby, siła, musisz użyć siły. No dobrze. To teraz... Zastanowić się nad tym. Ale to jest jakieś moje skarżenie, więc... A moje słowo to jest, może być jedno słowo w tym odcinku, to jest katatonia. Wystawiliśmy to. I na szczęście już wiecie, co ono oznacza, ja też. To prawda. Dużo słów dzisiaj było. Jak widzicie, niezmiernie. A trzymaj się, dzisiaj język plącze niesamowicie. Staramy się starać dla was. Staramy się, to prawda. Cześć. Usilnie. Siema.